W sali kameralnej Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyło się spotkanie z posłem Tomaszem Szymańskim w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Na spotkaniu pojawili się działacze, osoby funkcyjne, a także zwykli działkowcy zainteresowani obecnym stanem prawnym. Dyskusja była bardzo burzliwa, ponieważ sytuacja dotyczy dużej rzeszy mieszkańców. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z konstytucją niemal połowy zapisów ustawy, ponad milion działkowców w Polsce pozostaje w sytuacji, która na chwilę obecną tworzy próżnię prawną. Sejm ma 18 miesięcy na dostosowanie aktu prawnego do zmian narzuconych przez Trybunał. Jeśli nie uda się wypracować nowego aktu prawnego, wtedy działkowcy stracą swoje działki na rzecz pierwotnych właścicieli gruntu. Prawie połowa przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodna z konstytucją, co jest równoznaczne z tym, że po 18 miesiącach 24 przepisy stracą moc prawną. Zdaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego niezgodne z konstytucją są zapisy o podziale gruntów czy zwolnieniu od podatków. Poza tym niezgodne z ustawą zasadniczą są pozycja Polskiego Związku Działkowców, czyli monopol PZD w kwestii zrzeszania się działkowców oraz artykuły mówiące, że likwidacja działki, czy też odebranie jej działkowcy wymaga zgody PZD. Spotkanie z posłem miało na celu zapoznanie się z oczekiwaniami tej grupy społecznej co do zmian, jakie mają być wypracowane w nowej ustawie. Jest to jedno z pierwszych tego typu spotkań w kraju. Nie ma ono jeszcze roli konsultacyjnej, lecz jego celem jest przybliżenie problematyki działkowcom, a także zapoznanie się z ich opiniami. Zapoznaliśmy się ze zdaniem posła, a także osób, które na co dzień uczestniczą w życiu ogrodów działkowych. Zapraszamy również do pełnej relacji z całego spotkania. Poseł Tomasz Szymański, inicjator dzisiejszego spotkania. Tak, dobry wieczór Państwu. Jesteśmy właśnie po spotkaniu, które odbyło się w Centrum Kultury Teatr, na które to zaprosiłem grudziąckich działkowców, użytkowników działek, sympatyków ogrodów działkowych, którzy zostali poinformowani przeze mnie na temat aktualnej sytuacji, czyli to, co się wydarzyło 11 lipca w Trybunale Konstytucyjnym, który orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą 24 artykułów zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Poinformowałem, jakie są aktualne, co się aktualnie dzieje w Sejmie teraz pod kątem przygotowywania projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dzisiejsze spotkanie miało na celu tak naprawdę wsłuchanie się w głos użytkowników, działkowców, no bo nikt nie jest mądry wiedzą nabytą, tylko wiedzą ludzi, którzy faktycznie od kilkudziesięciu lat użytkują ogrody działkowe i sami wiedzą, co powinno być dla nich najlepsze, w jaki sposób powinna ta ustawa powstać i co w niej się powinno znaleźć. Także to jest pierwsze spotkanie z cyklu, może jeszcze nie konsultacji, ale wsłuchiwanie się w głos działkowców na temat wytycznych właśnie Trybunału Konstytucyjnego, który no jednoznacznie orzekł, że monopol PZD, czyli ta struktura istniejąca od 30 lat, nieprzerwanie powinna zostać zniesiona, znaczy zniósł ją tak naprawdę w dniu ukazania się w Dzienniku Ustaw. Ostatecznie przestanie funkcjonować monopol PZD. Na tą chwilę jest tak, że każdy, kto chce nabyć działkę, musi stać się członkiem PZD, nie ma alternatywy. Na szczęście alternatywą będzie formowanie stowarzyszeń działkowców. Każdy będzie mógł się swobodnie zapisać do konkretnego stowarzyszenia. Te stowarzyszenia będą przygotowały statuty, czyli będą sami decydować, co jest dla nich najlepsze w danym ogrodzie działkowym. Dyskusja żywa, no bo i czas bardzo niedługi na nowelizację ustawy. Tylko 18 miesięcy, a biorąc tutaj pod uwagę, jak prace toczą się w Sejmie, prawda, można powiedzieć, że może nie uda się zdążyć. Znaczy nie może się nie udać zdążyć, ponieważ nie może... Sytuacja w tym momencie byłaby dosyć trudna. Tak, ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł, jeżeli nie zostanie przygotowany w ciągu 18 miesięcy nowy projekt ustawy, w tym momencie grunty, na których są zlokalizowane rodzinne ogrody działkowe, trafiają z powrotem do właścicieli, czyli do samorządów, bądź też do Skarbu Państwa. Takiej sytuacji chcemy uniknąć, ponieważ chcemy już zadbać na tym etapie o interesy działkowców, bo to jest interes nadrzędny. Tutaj nie ma nic ważniejszego niż utrzymanie działek u działkowców w ich użytkowaniu. Dlatego z całą pewnością mogę powiedzieć w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, że my nie tylko zdążymy w terminie 18 miesięcy, ale z całą pewnością przygotujemy szybciej ten projekt ustawy i będziemy, mam nadzieję, procedować go szybko w Sejmie, żeby po prostu już działało nowe, zgodne z konstytucją prawo. Jeszcze nie ma co prawda uzasadnienia pisemnego, czyli w sumie nie wiadomo dokładnie, dlaczego zakwestionował te przepisy, ale wydaje się, że ze względu na monopol, żeby zbić ten monopol, prawda? Oczywiście tak. Tak jak powiedziałem, na 50 artykułów ustawy 24 zostały podważone. Warto przypomnieć, że wnioskodawcą tej ustawy do Trybunału był były prezes Sądu Najwyższego i on pierwotnie napisał o kilku artykułach, które są niezgodne z ustawą zasadniczą, a sam Trybunał
Konstytucyjny orzekł, zwiększył zasobność tych artykułów do 24. Tak, faktycznie głównie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że absolutnie niemożliwa do przyjęcia jest monopolistyczna struktura PZD, mająca wyłączność na pozyskiwanie gruntów, na dzielenie według własnego uznania i władztwa terenów, które zostały przekazane na rodzinne ogrody działkowe przez samorządy bądź Skarb Państwa. Pan sam jest działkowcem, czynnie uczestniczy w życiu tych struktur. Jak to u Państwa wygląda na działkach? Znaczy, nie jestem działkowcem w myśl ustawy o RODzie, ponieważ nie jestem właścicielem działki, ale jestem użytkownikiem z punktu widzenia w rodzinie. Mój tato, moi rodzice są użytkownikami działki. Ja praktycznie wychowałem się na działce. O ile pamiętam, już jako kilkuletnie dziecko odpoczywaliśmy, spaliśmy na działce, korzystaliśmy z dobrodziejstwa i uroków altan. Aktualnie mój syn właśnie powrócił z tak zwanego wypoczynku na rodzinnych ogrodach działkowych, także całkowicie doskonale rozumiem. Rozumiem obawy działkowców, ale też no, nie ma co ukrywać, musimy się rozwijać. Nie możemy istnieć w strukturze prawno-organizacyjnej, tak zwanej powiedzmy betonowej, która ma swoją historię z 30 lat. No, niestety działkowcy, działacze na samej górze Polskiego Związku Działkowców, no to są osoby, które chyba już naprawdę powinny przejść na zasłużoną emeryturę i powinni takimi działkami kierować osoby młode, kreatywne, które wiedzą, czemu tak naprawdę te ogrody powinny służyć. Pamiętam, jako dziecko były uprawy: marchewka, pietruszka, pomidor, seler, groszek, ziemniaki. No teraz już nie, teraz już jest trawa, grill i parę krzaczków. Zmieniamy się. My się zmieniamy, czasy się zmieniają, więc i ludzie się powinni zmienić dla dobra rozwoju ogródków działkowych. Czy spotkanie rozwiało, może nasiliło jakieś wątpliwości? W stosunku do czego? Odnośnie no, zmian, jakie czekają Polski Związek Ogrodów Działkowych. Znaczy, ja wątpliwości to nie mam, bo one, te zmiany muszą nastąpić i musi ustawa powstać jakaś, bo ogrodnictwo działkowe jako takie powinno funkcjonować i będzie funkcjonować. Także nie można zakładać, że zostaną zlikwidowane. Tylko, że zmiany są dla działkowców niekorzystne, ponieważ działkowcy dotychczas korzystali z określonych praw i przywilejów, między innymi ze zwolnienia z podatków, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntu, od nieruchomości altan. Mogli swoje działki przekazywać osobom bliskim, a więc po prostu w momencie uchylenia tej ustawy te prawa im się zabiera. Mało tego, podstawowe prawo, o którym tu dzisiaj była mowa, a więc są pewne niezrozumienia, podstawowe prawo do działki zgodnie z artykułem 14, ono zostaje przez Trybunał uchylone. Artykuł 14 mówi, że działkowiec ma ustanowione prawo bezpłatnego, bezterminowego użytkownika działki przez PZD. Ten artykuł został przez Trybunał uchylony, a w związku z tym w momencie powstania nowej ustawy działkowcy prawo do swoich działek tracą. Musi po prostu powstać nowe uregulowanie prawno-gruntowe, czyli po prostu musi ogród się od nowa organizować. To nieprawda, tak jak tu dzisiaj powiedziano, że w ogrodzie może już tam coś się dziać. Nie, musi to uregulować nowa ustawa i zgodnie z nową ustawą ogród musi być organizowany od nowa, a przyszli użytkownicy, powtarzam, przyszli, bo ci obecni już nie będą użytkownikami, przyszli użytkownicy będą musieli nabywać od nowa prawa, czyli z nimi będzie nawiązywane prawo na zasadzie umowy cywilnoprawnej, albo to znaczy dzierżawa względnie prawo własności. Czy własności to znaczy, że działkę musi trzeba wykupić i wtedy właściciele mogą tworzyć wspólnotę ogrodową, ale tylko właściciele. Wspólnota ogrodowa nie może po prostu być dla użytkowników działek. To zgodnie to jest z ustawą o własności lokali. Zmiany tu rewolucyjne się zapowiadają. Jak to wpłynie na ogrody działkowe? Bezpośrednio może. To znaczy w tym momencie jesteśmy tak jakby zawieszeni w próżni. W Trybunale Konstytucyjnym i w ogóle robi się sąd nad związkiem. Natomiast próbuje się uspokajać poszczególnych użytkowników ogrodów działkowych, że jest wszystko w porządku, jest wszystko ok. Czy te niezakwestionowane zapisy w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych zostaną w nowej ustawie? Nikt z nas nie wie. Nikt z nas nie wie do końca także, jakie formy stowarzyszeń, zrzeszania się będą funkcjonowały. Czyli właściwie możemy powiedzieć, do czasu pojawienia się pierwszych projektów jesteśmy zawieszeni w próżni.
No nie ma jeszcze uzasadnienia tutaj pisemnego. Właściwie nie wiadomo, dlaczego zakwestionował Trybunał te przepisy. Może uzasadnienie tu dopiero w jakiś sposób rozwiąże, że tak powiem, intencje. No ja od momentu ogłoszenia wyroku przed Trybunałem Konstytucyjnym śledzę i stronę Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie ma. Naprawdę trudno się w niektórych momentach do tego odnieść. To, co mówił prezes Rzepiński, tak, prezes Trybunału Konstytucyjnego, to mówię, to jest sąd nad związkiem. Ale przecież nikt inny jak obecni, poprzedni posłowie taką ustawę przyklepali. A więc mówienie o monopolu, jeśli stworzyło się taki monopol, to trochę nie do końca tak. Najpierw trzeba się uderzyć w piersi. Stworzyliśmy jakiś knot prawny, który z punktu widzenia konstytucji nie utrzyma się i nie może dalej funkcjonować. W związku z powyższym musimy zrobić wszystko, by te milion ludzi, a w sumie z rodzinami, jak to co niektórzy określają 4 miliony, zaczęło czuć się spokojnie. Co niektórzy mówią, jeszcze do lutego 2014 wytrzymamy, bo 18 miesięcy to mniej więcej ten czas. Jestem prezesem Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Zielona Dolina w Swarzędzu. A poprzednio? Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kwitnąca Dolina w Swarzędzu. Można powiedzieć, że w tej chwili tworzą Państwo jakby taki modelowy wzorzec, jak mają funkcjonować, powiedzmy, ogrody, przynajmniej tak z tej dyskusji dzisiejszej tutaj wynikało, kwestia statutu, kwestia organizacji, prawda? To znaczy, myśmy tego nie zakładali. Pisaliśmy statut sami i dla siebie. W związku z tym, tak akurat się zdarzyło, że ten statut był bardzo dobrze napisany, aczkolwiek każdy może napisać jeszcze lepszy. Uważamy, że to, co jest zapisane u nas w statucie, bardzo łatwo w tej chwili może być wykorzystane w nowej ustawie o rodzinnych, czy też o ogrodach działkowych, prawda? Niekoniecznie muszą być to już rodzinne, jeżeli chcemy, żeby ta gradacja była dokonana w ustawie, nowej ustawie. Im więcej osób, tym trudniej się dogadać. Jak to u Państwa było? Czy wszystko w jakiś taki sposób płynny przebiegało? Czy nie było protestów? Proszę Pana, w demokracji zawsze są protesty, bo taki jest charakter demokracji. Tym się różni od dyktatury, prawda? Że jedna osoba ma mądrość na władzę, a reszta musi słuchać. W demokracji jest inaczej. Natomiast jest to zdobycz, że tak powiem, cywilizacyjna, że większość ma rację, a większość zawsze można stworzyć. Czy takie spotkania są potrzebne? No myślę, że bardzo są potrzebne, bo widać tutaj różnice poglądów, nie? Także bardzo są potrzebne i myślę, że takich spotkań powinno być teraz w tych 18 miesiącach bardzo dużo, żeby robiąc ustawę, żeby po prostu nie popełnić błędów, żeby ta ustawa była dla każdego człowieka, nie tylko dla określonej grupy ludności, prawda? To bardzo krótki okres czasu. No krótki, ale myślę, że można wypracować jakiś kompromis i można, bo już trochę ustaw było przygotowanych, także myślę, że każda partia, jeżeli przysłoży swój jakiś tam ustawę, myślę, że to jest jakiś kompromis do osiągnięcia, także nie ma problemów, myślę. Jest wszystko do zrobienia. A jak to wygląda w Grudziądzu? W Grudziądzu myślę, że nie powinno być źle, powinno być wszystko dobrze. Jeżeli to wszystko będzie działało normalnie, także myślę, że wszystko będzie po dobrej myśli, nie? Rozpoczynamy nasze spotkanie. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu pierwszym, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to na pewno jednym z pierwszych w Polsce, dotyczących może jeszcze nie konsultacji, ale na pewno informacji, której Państwo oczekujecie i potrzebujecie na temat tego, co dalej z rodzinnymi ogródkami działkowymi jako takimi, nie tylko w Grudziądzu, ale też w całej Polsce. Dziękuję serdecznie, że znaleźliście Państwo czas. Mimo pogody, chociaż która do południa była taka, jaka była, która na pewno dopingowała, żeby się tutaj znaleźć, ale już po południu była ładna i zdecydowaliście się Państwo spędzić ten czas tutaj, a nie właśnie na swoich altanach, korzystając z tych ładnych promieni ciepłych, promieni słońca. Szanowni Państwo, zostałem zapytany na początku spotkania, w jakim gronie się tu spotykamy, kto kogo zaprosił, czy są przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, bo są również przedstawiciele innych organizacji. Proszę Państwa, w czwartek w Warszawie na prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, którego jestem członkiem, postanowiliśmy wspólnie rozpocząć dyskusję na temat kształtu przyszłej ustawy, która tu musi powstać zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak powiedziałem, to nie są konsultacje społeczne, ale na razie wsłuchiwanie się w argumenty, propozycje, które powinny płynąć od Państwa jako sympatyków, użytkowników, członków Polskiego Związku Działkowców, celem przygotowania takiego projektu ustawy, który nie będzie budził żadnych wątpliwości wśród wszystkich działkowców, ale przede wszystkim będzie on zgodny z prawem. Dlatego też na tej sali
mamy działkowców. Mamy działkowców, którzy reprezentują i są zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, tak? Ale mamy również działkowców, którzy są zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tu akurat mam koło siebie pana prezesa takiego stowarzyszenia ze Swarzędza, Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych Zielona Dolina. Bardzo fajnie się złożyło. Mój apel w mediach, także na Facebooku, który oczywiście prowadzę, dotarł również właśnie do Swarzędza. Pan Ireneusz postanowił wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu, za co jestem mu wdzięczny z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to osoba, która uczestniczyła w posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego. Będziecie mogli Państwo mieć szczegółowe pytania do tego, w jaki sposób odbywało się posiedzenie tego Trybunału, a także, mam nadzieję, będzie służył radami, w jaki sposób mogą funkcjonować rodzinne ogrody działkowe w ramach sugerowanych przez Trybunał Konstytucyjny nowych rozwiązań prawnych, które przede wszystkim mają nie szkodzić działkowcom. I o to bardzo Państwa będę serdecznie prosił o pytania w dalszej części naszego spotkania, co dalej z tymi naszymi ogrodami działkowymi. Proszę Państwa, dlaczego akurat ja ten temat podjąłem jako pierwszy? No z prostej przyczyny. Ja się wychowałem na działce, ta działka jeszcze była pracowniczym ogrodem działkowym Hydrowakum, Pomorskie Odlewnie Malierni, teraz jest rodzinnym ogrodem działkowym. Nie wychowałem się tylko ja, nawet mój syn, który ostatnio u dziadków spędził część wakacji, także czuję się moralnie zobowiązany do tego, żeby jako konfirmator dalszego, prawidłowego funkcjonowania tych działek po prostu zapewnić ich dalszy byt i rozwój, co jest najważniejsze. Proszę Państwa, na pewno chcecie wiedzieć więcej na temat tego, cóż się stało tego 11 lipca w Warszawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dochodzą do Państwa różne doniesienia prasowe, różne komunikaty medialne, komunikaty wystosowane przez Związek Działkowców. Ja bym chciał się odnosić wyłącznie do faktów. Absolutnie nie będę tutaj kierował się emocjami, ponieważ Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej z całą pewnością przygotuje projekt ustawy. Będzie stworzona specjalna komisja, która będzie pracowała nad tym projektem. Ja złożyłem swój akces do pracy w tej komisji, dlatego też to spotkanie będę chciał z Państwem tutaj odbyć. I proszę Państwa, cóż się stało 11 lipca? Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, jak Państwo wiecie, dotyczy około 1 000 000 działek. Dokładnie to jest liczba 966 tysięcy działek. Pojawiają się w opinii publicznej media, że część działań była inspirowana politycznie, że to jest działanie pod wpływem chwili. Ja chciałbym Państwa poinformować, o czym Państwo może nie wiecie, że wnioskodawcą był pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Lech Gardowski. To on wniósł jako pierwszy sprzeciw do ustawy z 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Trybunał Konstytucyjny, jak Państwo wiecie, zakwestionował 24 przepisy, czyli niemal połowę ustawy. Dokonując analizy porównawczej, uregulowań, które funkcjonują w ogrodach działkowych w państwach ościennych, Słowacji, Czech, Niemiec i Austrii. I proszę Państwa, najważniejsza uwaga, ponieważ w większości opinii działkowców, ponieważ je znam, bo to spotkanie to nie jest pierwsze, jakie odbywam. Oczywiście miałem szereg spotkań indywidualnych. Dlaczego akurat teraz, dlaczego tak szybko Trybunał Konstytucyjny podjął werdykt w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych? Proszę Państwa, pierwsze ustalenia i wnioski, jakie Trybunał Konstytucyjny powziął w stosunku do ustaw z roku 81 o ogrodach działkowych oraz roku 2005, mają swój początek w roku 1996. Już tam były pierwsze symptomy, że ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją. W roku 2002, czyli to są te dwie daty, kiedy Trybunał Konstytucyjny pracował i już tworzył wnioski odnośnie tej ustawy, oraz w roku 2008, które wprost się odnosiły już do ustawy z roku 2005. Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności przepisów ustawy z 81 roku oraz 2005, zapewniającej Polskiemu Związkowi Działkowców pozycję monopolisty w zakresie dostępu do gruntów i zarządzania ogrodami działkowymi, początkowo pracowniczymi, obecnie rodzinnymi. Teraz proszę Państwa bardzo krótko, ponieważ chcę, żebyście mimo wszystko mieli pełną wiedzę na temat orzeczenia Trybunału. Te najważniejsze artykuły, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 lipca. Artykuł 10 został zakwestionowany z tego względu, że zmusza Skarb Państwa, czyli Polskie Państwo oraz samorządy, czyli gminę,
do przekazywania należących do nich gruntów nieodpłatnie w użytkowanie, także wieczyste, jedynej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców. Jeśli tylko te grunty przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe. Przepis ten, jako jedyny, traci, proszę Państwa, moc w momencie opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw. Wszystkie pozostałe zakwestionowane, czyli 23 przepisy, zostaną uchylone w ciągu 18 miesięcy, czyli po półtora roku. Jak Państwo wiecie, Trybunał Konstytucyjny nałożył obowiązek przygotowania przez Sejm RP nowego projektu ustawy, nowej ustawy regulującej właśnie zasady funkcjonowania, a także ramy struktury prawno-organizacyjnej nowym stowarzyszeniom działkowców. Artykuł 6, który jest fundamentem funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, bo mówi, że dany obszar gruntu jest przeznaczony na ogrody działkowe. Artykuł 9 również został zakwestionowany, ponieważ wymienia tylko jedną organizację zrzeszającą działkowców, jaką jest PZD. Artykuł 13 w ustępie 1 został zakwestionowany z tego, że o podziale gruntów na tereny ogólnej działki oraz zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego decyduje wyłącznie Polski Związek Działkowy. Artykuł 14, bo dzięki niemu Polski Związek Działkowców może przyznawać swoim członkom, działkowcom, prawo bezpłatnego i bezterminowego używania działki i pobierania z niej pożytków, podobnie jak i może oddać działkę w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. Artykuł 15 ustawy został uchylony ze względu na to, że przyznaje na wyłączną własność PZD urządzenia, budynki, budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez wszystkich członków rodzinnych ogrodów działkowych. Artykuł 16 został zakwestionowany przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego z tego względu, że zwalnia PZD od opłat i podatków z tytułu prowadzenia działalności statutowej. Artykuł 24, bo wynika z niego, że osoby, które zgłaszają się jako właściciele terenów zajętych pod ogrody działkowe, mogą dostać tylko odszkodowanie lub teren zamienny, a skutki tych roszczeń obciążają właściciela terenu, czyli albo Skarb Państwa, albo gminę. Artykuł 25, bo gwarantuje PZD pełną niezależność w swoich działaniach i na jego podstawie PZD podlega tylko ustawom, a swojej samodzielności może bronić w sądzie. Artykuł 26, który już zmusza samorządy i urzędy administracji rządowej do wspierania PZD w realizacji jego zadań. Artykuł 31, bo wynika z niego, że o przydziale działek w rodzinnych ogrodach działkowych decyduje wyłącznie PZD. Artykuł 35 ustawy, bo w świetle tego przepisu PZD może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji swoich zadań statutowych i dochód ten nie może być przeznaczony do podziału między członków związku. Proszę Państwa, to są te najważniejsze artykuły, które zostały zakwestionowane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny obraduje w ilości 15 sędziów. Wyrok został podjęty niejednogłośnie. Dwóch sędziów zgłosiło wniosek przeciwny. Z tego, co mi wiadomo, kwestionując sędzia Andrzej Wróbel w swoim zdaniu odrębnym zwrócił uwagę, że przynależność do PZD nie jest przymusowa, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza w praktyce jego likwidację. Z kolei sędzia Marek Kotlinowski ubolewał, że wyroku nie poprzedziła tak zwana sygnalizacja, która byłaby dla parlamentu wskazówką, jak poprawić ustawę. Tyle na temat faktów. A, jeszcze proszę Państwa, jedna ważna informacja, ponieważ tak jak Państwu powiedziałem na początku, podjęcie przez Trybunał Konstytucyjny na wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pracą nad niekonstytucyjnością tej ustawy była również poprzedzona kontrolą przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola, proszę Państwa, prowadzona była od roku 2006 do 2009. Kontroli poddano 750 ogrodów działkowych w 6 gminach. I tutaj, proszę Państwa, w ocenie NIK wiele budynków na terenie ogrodów działkowych pobudowano niezgodnie z prawem. We wszystkich kontrolowanych gminach działkowicze budowali budynki o większej powierzchni niż pozwala na to prawo.
Jak Państwo wiecie, w miastach powierzchnia anteny nie powinna przekroczyć 25 metrów, poza miastem 35 metrów. I liczne są też przypadki samowoli budowlanej. Informuję Państwa o tym, żeby jeszcze raz pokazać, jakie były przesłanki do zajęcia się Trybunału Konstytucyjnego tą konkretną sprawą rodzinnych ogrodów działkowych. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym rozmawiałem z panem prezydentem Robertem Malinowskim na temat sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych w Grudziądzu. No, po to Państwo przyszliście, żeby się dowiedzieć coś na temat status quo tych naszych altan, które funkcjonują w obrębie miasta. W Grudziądzu, z danych, które uzyskało nam się uzyskać, funkcjonuje około 52-53 rodzinnych ogrodów działkowych. 45 z nich funkcjonuje na terenach, które przekazała gmina miasto Grudziądz, czyli nasze miasto, natomiast 7 ogródków to funkcjonuje na gruntach Skarbu Państwa. Proszę Państwa, 7 ogrodów działkowych zostało przekazane PZD wieczyste użytkowanie na okres 99 lat, natomiast pozostałe na okres lat 40. 6 ogródków, na których 6 ogródków działkowych jest tak jakby wyposażonych, powiem kolokwialnie, w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie w przeznaczeniu tych miejsc jest zapisane funkcje ogrodów działkowych. Reszta nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Ja zadałem panu prezydentowi pytanie na temat przyszłości, koncepcji, wizji planów samorządu, tak? Bo prezydent miasta jest organem samorządu. Czy ma wizję, czy ma jakieś plany w stosunku do terenów zajętych pod ogrody działkowe, na którym funkcjonują działkowcy? Kazał mi państwu przekazać, że absolutnie nie ma żadnych planów, czy to inwestycyjnych na cele publiczne, a tym bardziej deweloperskich w stosunku do tych ogrodów działkowych. To jest informacja, proszę państwa, przekazana mi przez pana prezydenta dzisiaj o godzinie 15. Kazał mi ją przekazać państwu, żeby państwa uspokoić. Nikt nie będzie w stosunku do działkowców, którzy korzystają ze swoich działek na terenie miasta Grudziądza, czynił jakichkolwiek ruchów, które miałyby ich pozbawić działek altan rekreacyjnych. Czy to na cele publiczne, związane z wykonywaniem infrastruktury drogowej, bądź też innej, a tym bardziej, proszę Państwa, na cele komercyjne, gdzie mówi się bardzo głośno na temat ewentualnego wykorzystywania tych nieruchomości pod budowę stacji paliw, hipermarketów, etc., etc. Mam nadzieję, że ta deklaracja Państwa uspokoiła. Państwa Grudziądza może tak, natomiast powstają oczywiście inne problemy, w innych dużych miastach szczególnie, tak? Gdzie mamy nieuregulowane stosunki własnościowe, gdzie tak naprawdę są działki w ramach rodzinnych ogrodów działkowych w centrach miast, gdzie tak naprawdę pojawiają się coraz to nowi właściciele, którzy roszczą sobie pretensje do tych terenów, no i tutaj powstaje realny problem. Dlatego proszę Państwa, w interesie nas wszystkich, bez znaczenia działaczy szeregowych użytkowników działek, jest to, ażeby nowy projekt ustawy jak najbardziej zabezpieczył, daleko idąco zabezpieczył interesy wszystkich użytkowników. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś może w każdej chwili powiedzieć, ta działka należy mi się i proszę bardzo, Państwo macie odpowiedni czas na opuszczenie tej działki. Tak będzie. Czy tak będzie, to proszę Pana się okaże. Za chwilkę będziemy dyskutować na ten temat. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby ta dyskusja miała charakter otwarty i żebyśmy próbowali z tej dyskusji wyciągnąć daleko idące wnioski służące ustawodawcy do przygotowania optymalnego projektu ustawy. Cóż mówi Trybunał Konstytucyjny? Nie może być monopolu dla PZD. Działkowcy muszą się zrzeszać w formie stowarzyszeń, ażeby móc dalej prowadzić zgodnie z literą prawa ogrody działkowe. Najwięcej zarzutów właśnie Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło funkcjonowania PZD. Przywileje PZD w stosunku do mienia komunalnego i mienia Skarbu Państwa są nieproporcjonalnie duże. Obecnie samorząd terytorialny i Skarb Państwa muszą tolerować faktycznie władztwo PZD nad swoimi gruntami. Nie mogą przeznaczyć terenu wskazanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na grunt działkowy na inne cele publiczne. Nie mają prawa do symbolicznej odpłatności za użytkowanie gruntów przez działkowców. Jak Państwo doskonale wiecie, zgodnie z ustawą nikt nie może być użytkownikiem działki w takich ogrodach, nie będąc równocześnie członkiem Polskiego Związku Działkowców. Każdy działkowiec musi też płacić składkę, która na dzień dzisiejszy wynosi 19 groszy za metr kwadratowy i struktura tej składki jest w proporcji 65 do 35. 65% składki, którą Państwo płacicie, przechodzi na
na utrzymanie, powiem tak, zatrzymuje zarząd danego konkretnego rodzinnego grodu działkowego, natomiast 65% tej kwoty przechodzi na utrzymanie struktur. 35% przechodzi na struktury krajowe, delegacje, funkcjonowanie powiedzmy struktur krajowych oraz delegatur terenowych Polskiego Związku Działkowców. Proszę Państwa, ja wiem... Z tych 35%... Momencik, proszę, Pan pozwoli, że za chwilkę będziemy dyskutować. Rozumiem, tu są działacze, tak? Panowie z zarządu, użytkownicy, dobrze. No mamy również użytkowników działek, którzy chyba chcą posłuchać tego, co tutaj mówimy i uspokoić w zakresie informacji, które się pojawiają w mediach i spróbować skonfrontować to, o czym mówimy, z tym, jaki jest stan faktyczny. Dlatego też powiedziałem o stowarzyszeniach i proszę Państwa, nieznane mi było stowarzyszenie, które inne oczywiście, znaczy stowarzyszenie, bo PZD w myśl zapisów, które są dokonane w Krajowym Rejestrze Sądowym są inną organizacją, także nie można nazwać ani korporacją, ani stowarzyszeniem. Dlatego koło mnie siedzi pan prezes stowarzyszenia, pan Ireneusz Jarząbek. Co prawda nie z Grudziądza, ze Swarzędza, ale mam nadzieję, że opowie nam, użytkownikom działek, w jaki sposób na żywym organizmie po prostu funkcjonują działki zrzeszone w ramach stowarzyszenia. I proszę Państwa, miałbym taką konwencję, że oddam głos panu prezesowi i za chwilę, po zakończeniu, przejdziemy po prostu do pytań, do dyskusji. Dziękujemy. Tak myślę, że taka konwencja będzie optymalna. Ja nie wiem, czy pan prezes, pan poseł wie, że z tych 35%, które jest przekazywane na Polski Związek Działkowców, ogrody otrzymują bezwrotne dotacje na remonty, na poprawę infrastruktury, że te całe 35% nie jest konsumowane przez czapkę, jak to mówi Polskiego Związku Działkowego. Pieniądze wracają do ogrodu, który jest w potrzebie i składa odpowiedni wniosek. Nie wiem, czy pan poseł o tym wie. Jeżeli pan poseł wie, to ja to oczywiście, powiem. Szanowny panie, o tym wiem. Ale pan o tym nie powiedział. Ale proszę pana, proszę państwa, dobry wieczór. Przepraszam, 35% dokładnie przechodzi, tak, na rzecz krajowych struktur, delegatur, 65% zostaje w ramach tego zarządu. A proszę pana, to działkowcy decydują zarząd, tak, coż za te pieniądze powinno być robione. A czy jest to robione, to już jest inna sprawa. Dlatego ja o tym nie będę tutaj dyskutował. Przejdźmy teraz do tych, powiedzmy, wzorców, które powinny w myśl Trybunału Konstytucyjnego zrzeszać działkowcy w formie stowarzyszeń. Także... Ja byłem uczestnikiem Trybunału Konstytucyjnego, koleżanka Zepyliśmy. Zaraz będzie o tym mówił. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Tadeusław Zieliński, jestem działkowcem i pochodzę z Poznania. Jestem współzałożycielem ogrodu leżącego na granicy Poznania i Swarzędza. Jestem również członkiem Polskiego Związku Działkowców. Poprowadzę dzisiejszą dyskusję. Poprosimy pana Ireneusza o przedstawienie możliwości zbudowania nowej struktury. Po czym przystąpimy do dyskusji, ale ponieważ rozumiem, że mogą być emocje na sali, umawiamy się od razu. Każdy podnosi paluszek i zgłasza się, czy chce coś powiedzieć. Wysłuchamy wszystkich. Nie ma problemu, możemy wysiedzieć nawet do nocy. A każdy ma prawo dzisiaj powiedzieć, co go boli i co chciały wiedzieć. Nie będziemy nic ukrywać. A kto to prowadzący jest, kurde, no? Z całym szacunkiem, przepraszam, przyjęliśmy taką konwencję, ja to oczywiście mogę powiedzieć, że, ale przyjęliśmy, proszę Państwa, taką konwencję, że teraz poprosiłem o głos pana prezesa, a za chwilę będziemy dyskutować. I oczywistym jest, żeby dla utrzymania konwencji dyskusji, dla utrzymania porządku, każdy, kto będzie chciał zadać pytanie, poprowadzić dyskusję, proszę o podniesienie ręki, dobrze? Więc teraz, oczywiście, są dwa mikrofony na sali, udostępnimy Państwu jeden mikrofon i będziemy po prostu dyskutować. Z całym szacunkiem. Proszę pana, ja, żeby przygotować dla państwa działkowców jakąś propozycję jako członek prezydium klubu parlamentarnego, muszę najpierw państwa wysłuchać. Ja powiem w takim razie króciutko. Na tyle krótko, żeby państwa tutaj nie zniecierpliwiać, jak to bywa czasami na walnych zebraniach rodzinnych ogrodów działkowych. Otóż ja uczestniczyłem przed Trybunałem Konstytucyjnym i w imieniu stowarzyszeń działkowych i działkowców reprezentowałem ich interesy przed Trybunałem. Króciutko powiem o historii naszego stowarzyszenia.
dosłownie w dwóch, trzech zdaniach. Ale nas nie interesuje pana. Ale pana może nie. To niech pan po prostu poczeka, bo może innych interesuje. Tak, bardzo bym prosił o odrobinę chociaż kultury ze względu na pozycję pana posła, tak? Ponieważ tak, czy ja mogę już w kilku zdaniach. Ja w 2005 roku zostałem prezesem rodzinnego ogrodu działkowego, jak tutaj niektórzy z państwa. I w ciągu 3 lat trzykrotnie zwiększyłem wartość majątku ogrodu. Czyli przez 20 kilka lat ogród rozrastał się, że tak powiem, tempem swoim pierwotnym. Natomiast w ciągu 3 lat został trzykrotnie zwiększona wartość tego majątku. Otrzymaliśmy w tym czasie 5 tysięcy dotacji na budowę sieci wodociągowej. Oczywiście powiem również, że dostałem z tego tytułu za prowadzenie tej inwestycji i zarządzanie tym ogrodem medal od Polskiego Związku Działkowców. Pierwszy brązowy. Drugiego już oczywiście nie zdążyłem, ponieważ po 3 latach wykryliśmy ogromne nadużycia minionych 2 kadencji zarządu. Okazało się, że nie było kontroli okręgowego zarządu od 1999 roku. Te oczywiście nadużycia na ponad 100 tysięcy złotych złożyliśmy do prokuratury zgodnie z kodeksem karnym, ponieważ gdybyśmy tego nie złożyli, stalibyśmy jakby uczestnikami tego przestępstwa, o czym każdy obywatel powinien wiedzieć. Polski Związek Działkowców, zamiast nam pomóc i wyeliminować kilka osób z tego grona, z naszego środowiska, spacyfikował nasz ogród, doprowadzając do tego, że działkowcy w końcu się zbuntowali i w liczbie 217 członków założycieli założyli stowarzyszenie. Nasz ogród liczy 249 działek, czyli praktycznie został, można powiedzieć, sam aktyw Polskiego Związku Działkowców. To stowarzyszenie oczywiście nie zostało zarejestrowane w pierwszej i drugiej instancji, ponieważ Polski Związek Działkowców, nie wiemy dlaczego, stał się uczestnikiem postępowania rejestrowego. Uczestnikiem z mocy ustawy jest starosta poznański w naszym przypadku, natomiast Polski Związek Działkowców podnosił, że jest monopolistą. I to na jego życzenie Trybunał Konstytucyjny orzekł tak, jak za chwilę tutaj państwu przedstawię. W końcu dotarliśmy do Sądu Najwyższego, złożyliśmy skargę kasacyjną, ponieważ Polski Związek Działkowców twierdził na piśmie, że my oczywiście w myśl Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, ponieważ nie jest to jedyne orzeczenie i wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Takich wyroków było wiele, począwszy od 1996 roku, ale nie chcę już w to wchodzić. Była możliwość prowadzenia ogrodów działkowych przez inne podmioty, w tym stowarzyszenia. I my z tej okazji skorzystaliśmy. Ale Polski Związek Działkowców zakwestionował, że inne przepisy nie zostały zlikwidowane i Polski Związek Działkowców, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, posiada monopol na zarządzanie ogrodem, na podział terenu ogólnego na działki, przydział działek, czyli własność majątku, czyli infrastruktury ogrodowej, zgodnie z ustawą. Czyli te wszystkie elementy, które nie zostały uchylone w tym 2008 roku. Po wygranym procesie w Sądzie Najwyższym, pierwszy prezes Sądu Najwyższego zmienił swój wcześniejszy wniosek i zaskarżył całą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Więc nie jest to, można powiedzieć, inicjatywa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tylko Polskiego Związku Działkowców, który sam sobie niestety strzelił w piętę. Chciałbym państwa tutaj, działkowców, uspokoić, ponieważ mam przed sobą wydruk z dzisiejszego dnia, gdzie Polski Związek Działkowców na swojej stronie internetowej udostępnił ustawę, w której na ciemno zaznaczył artykuły, które zostały uchylone przez Trybunał Konstytucyjny. Tutaj państwo sobie widzicie, im dalej, że tak powiem, w las, tym ciemniej. Przejdę do rozdziału trzeciego, gdzie Polski Związek Działkowców ma zagwarantowane swoje prawa i widzicie państwo, że tu wszystko jest na ciemno. Na 49 artykułów, w zasadzie z takich realnych 39, ponieważ pozostałe artykuły są już nieważne, bo są artykułami przejściowymi i końcowymi, nie mają już w tej chwili żadnego znaczenia na bieg ustawy.
24 zostały zakwestionowane przez Trybunał. Natomiast one dotyczyły głównie Polskiego Związku Działkowców i artykułów, które z nazwy z tym są związane. Między innymi Trybunał zakwestionował, że Polski Związek Działkowców ma obowiązek rejestracji w KRS-ie. Sprowadza Trybunał Polski Związek Działkowców do stowarzyszenia zwykłego, które nie może posiadać jednostek terenowych i nie może prowadzić działalności gospodarczej. Czyli jest takie najzwyklejszym stowarzyszeniem, które może, nie wiem, zbierać znaczki, chodzić na ryby. Ponieważ Polski Związek Działkowców, jak został zobowiązany do rejestracji w 2005 roku w KRS-ie, rejestrował ten związek w KRS-ie przez półtora roku z dużymi oporami. Polski Związek Działkowców zrezygnował z rejestracji, z ujawnienia w KRS-ie wszystkich jednostek terenowych, okręgowych i rodzinnych ogrodów działkowych, ponieważ sąd rejestrowy nakazał całą procedurę wyboru delegatów, walnych zebrań, około 60 tysięcy dokumentów. Ponieważ jest to organizacja ogólnokrajowa, 1 000 000 członków, tyle dokumentów należało zebrać poświadczonych za zgodność z oryginałem przez prawników. Z tego Polski Związek Działkowców zrezygnował, mam nawet pismo, mogę Państwu pokazać. Sąd przychylił się do tego. W związku z tym, jeżeli w tej chwili Polski Związek Działkowców twierdzi, że jest organizacją ogólnokrajową i posiada w swoim zarządzaniu rodzinne ogrody działkowe i posiada również jednostki terenowe, to automatycznie łamie prawo, ponieważ jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2000 roku, artykuł 116 ust. 3, który zobowiązuje inne jednostki terenowe do rejestracji w KRS-ie. Przypomnę tylko, że zgodnie z ustawą Polski Związek Działkowców posiada na własność, przejmuje na własność infrastrukturę ogrodów, które już istniały, bo ogrodnictwo działkowe w Polsce jest najstarsze w Europie i liczy już ponad 180 lat. Polski Związek Działkowców liczy zaledwie 30 lat. On został powołany ustawą tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego w maju 1981 roku. Nowelizacja ustawy w 2005 roku była w zasadzie kosmetyczna, ponieważ tamta ustawa nie gwarantowała, wręcz zakazywała, że uchwały można podważyć w sądzie, jeżeli działkowiec zostanie wyrudowany z działek, prawda? No to oczywiście w państwie prawnym jest niedopuszczalne. I chciałbym Państwu powiedzieć, że na tyle uchylonych artykułów, 14 artykułów mam zaznaczone, które chronią prawa działkowców. I Trybunał wyraźnie powiedział, że ten wyrok nie uderza w działkowców i rodzinne ogrody działkowe, ponieważ ich prawa wszystkie zostały w zasadzie zachowane. Zostały uchylone artykuły, które odnoszą się do Polskiego Związku Działkowców, ponieważ już czas zdelegalizować organizację, która, że tak powiem, zarządza jako monopolista rodzinnymi ogrodami działkowymi. Oczywiście dopuszczając, że ta organizacja może sobie nabrać, że tak powiem, po okresie półtora roku znowu zebrać podpisy, zarejestrować się, być może jako Polski Związek Działkowców, być może jako inna nazwa. Natomiast chciałbym jeszcze już kończąc ten wątek dopowiedzieć, że w 2005 roku, jak zostały złożone dokumenty do KRS-u, okazało się, że organem założycielskim nie jest minister właściwy do spraw środowiska zgodnie z ustawą, tylko 50 kilku ludzi Krajowej Rady PZD, które nie zostali w sposób prawidłowy wybrani z tych 60 tysięcy dokumentów. Rozumiemy? Czyli zrobiono sobie po prostu nadzwyczajne zjazdy według własnego kryterium, niezgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców. I tak to się odbywa. Trybunał Konstytucyjny bardzo łagodnie potraktował Polski Związek Działkowców, nie kierując sprawy oczywiście do prokuratury, ponieważ ten przyznał przed Trybunałem, a raczej prawnicy Polskiego Związku Działkowców przyznali na pytanie sędziego, że nie ujawniają finansów. Jako organizacja ogólnokrajowa
nieprowadząca działalności gospodarczej, czyli posiadająca wyłącznie pieniądze społeczne, bo tutaj prawnicy się tłumaczyli, że są korporacją i nie muszą ujawniać. Oczywiście to nawet pierwszy prezes Trybunału zwrócił uwagę, że niestety nie prowadzą działalności gospodarczej, mają wszystkie dochody, finanse społeczne, w związku z tym mają obowiązek sprawozdawczości i tą sprawozdawczość muszą ujawniać. Do tej pory tego nie robili i myśmy wystąpili w tej chwili o wprowadzenie kuratora do Polskiego Związku Działkowców, ponieważ te wszystkie pieniądze, ten cały majątek jest naszą wspólną własnością i powinien w proporcjonalny sposób wrócić do rodzinnych ogrodów działkowych, czyli do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. Uchylenie, jak tutaj pan poseł bardzo ładnie przedstawił te wszystkie elementy wyroku, artykuł 10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli w ciągu bodajże, nie wiem, 2 tygodni, 14 dni standardowo, może być maksymalnie powiedzmy do 30 dni. 14. W związku z tym od tego momentu mogą się zawiązywać w rodzinnych ogrodach działkowych wspólnoty. I nie ma mowy o innym monopolu, że my przyjechaliśmy ze Swarzędza i chcemy tu państwa zwerbować. Wy macie być gospodarzami sami na swoim terenie. Macie zagwarantowane przez prezydenta? Przez prezydenta Grudziądza swoje prawa nabyte. Uchylenie nawet całej ustawy, jak powiedział konstytucjonalista w Trybunale, nie zwalnia działkowców, ponieważ zachowuje ich prawa nabyte. Czyli jeżeli ustawa cała wypadła tego 11 lipca, to i tak działkowcy zachowują swoje prawa nabyte. My w tej chwili chcemy, żeby te prawa nabyte były ujęte w nowej ustawie, w nowym kształcie, ponieważ my jako działkowcy chcielibyśmy, żeby w tym okresie przejściowym, po okresie przejściowym działkowcy nabywali prawa własnościowe, ponieważ zgodnie z prawem unijnym w zasadzie odchodzi się od wieczystej dzierżawy i w Europie, oprócz Polski, chyba, może jeszcze innych krajów, nie wiem, już takiego tytułu nie ma, że albo jest dzierżawca, użytkownik, albo właściciel. My dążymy do tego, żeby zreformować ogrodnictwo działkowe, żeby ogrody ewentualnie, u Państwa nie występuje taki problem, ale na przykład w Warszawie czy w innych miastach dużych występuje problem własności i tak dalej i planów zagospodarowania. To, co podnosił przedstawiciel samorządów terytorialnych Związku Miast Polskich, który reprezentował 75% miast, powiedział wyraźnie, że ustawa w 2005 roku zlikwidowała tak zwane rodzinne ogrody działkowe tymczasowe. I te wszystkie ogrody stały się ogrodami stałymi. W związku z tym działkowcy mają z tamtych ogrodów również, mają 1,5 roku czasu na to, żeby zawiązać, nabyć własną osobowość prawną, zawiązać stowarzyszenie i starać się z gminą, z samorządem terytorialnym czy ze Skarbem Państwa przejąć ten majątek i tą ziemię w użytkowanie. Ja tylko Państwu chciałbym powiedzieć i wyprowadzić z błędu, że artykuł 25 bodajże, zaraz do tego dojdę, nie, tu akurat, że tego. Polski Związek Działkowców błędnie informuje wszystkich, o tym mówi akurat artykuł 14. I przeczytam Państwu ten artykuł. Oczywiście on został zakwestionowany. Polski Związek Działkowców ustanawia w drodze uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków. W nawiasie, użytkowanie działki. Nikt z nas, miliona działkowców, nie miał prawa użytkować działki. Miał prawo używać działki, zwane prawem użytkowania działki. O tym w uzasadnieniu obszernym na 96 stron wypowiedział się prokurator generalny do Trybunału Konstytucyjnego, jak również zreflektował swoje stanowisko Sejm i również podniósł tą kwestię. Nie macie prawa, Państwo i my również, prawa użytkowania, tylko używanie. Wiadomo, że można sobie poużywać coś i to potem oddać. Tak? Natomiast prawo własności altan kłóci się z kodeksem cywilnym, który mówi, że nasadzenia i budynki związane z gruntem są własnością właściciela gruntu. I teraz...
No tak, pisze z PZD. Ale ta ustawa została już uchylona. Szanowny panie, kodeks cywilny stoi wyżej niż ustawa o rodzinnym ogrodzie działkowym. Jeszcze niżej stoi statut. Statut nie stanowi polskiego prawa, a jedynie prawo danej wspólnoty. W związku z tym proszę nie mylić. Konstytucja stoi najwyżej, potem są ustawy zasadnicze, takie jak kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks postępowania i tak dalej. Natomiast inne ustawy są w randze niższej. Potem są rozporządzenia i statuty. Taka jest kolejność. Więc jeżeli mówimy o państwie prawa, to najważniejsza jest konstytucja i do konstytucji odniósł się Trybunał Konstytucyjny. I niestety ta ustawa w całości prawie dotyczy polskich działkowców i te wszystkie artykuły istotne zostały wykreślone. Natomiast, tak jak powiedziałem, 14 artykułów ostało się, które gwarantują nadal i nadal obowiązują wszelkie prawa użytkowników działek i prawa rodziny ogrodów działkowych. Także państwo nie powinniście się bać, a raczej zacząć się organizować. To ja bym miał tyle, żeby nie przedłużać i prosiłbym ewentualnie o jakieś pytania, bo widzę, że państwo mają pytania, może... Ale tak prosił do mikrofonu, jeśli można. Teraz żeby wszyscy... Proszę, nie, proszę pana. Za pana, tak? Dzień dobry, moje nazwisko Mieczkowski. Panie pośle, ja tak drogą chodzi o kwestie techniczne. Otóż nie jest całkiem do końca prawda, że na tych 52 ogrodach nic się nie dzieje. Jest takie ogród, a właściwie już prawie, że nie istniejący ogród przy ulicy Rataja, na których jest 46 i teraz będzie 7 działek wypłaconych, to jest, proszę mi powiedzieć, lepe, 46 i 7. Czyli 101 działek, jeszcze jako taką funkcjonuje, tylko nie wiem, czy pan jeździ w kierunku Mniszka i pan widzi tam takie rudery zarośnięte. Ten ogród z punktu widzenia Polskiego Związku Działkowców istnieje, z punktu widzenia działkowców nie istnieje. Ja akurat przez jakiś tam czas, z powodu śmierci kolegi, zarządzałem tym ogrodem, w sensie jako prezes. Że poznałem, a wcześniej byłem w zarządzie. I się zgadzam i po części z panem tutaj wypowiedzi. Rozumiem to, mam pewne doświadczenie życiowe i wiem, do czego to wszystkiego zdąży. Tylko powiem panu, że na pewno to nie będzie tak pięknie, jak pan mówi, bo wiadomo, że pan tutaj mówi, że działki będą przez Polski Związek Działkowców były przydzielane, a u państwa jak będzie? No, rozdawane. Nie, proszę pana, ale umówmy się, że ja tak mówię, tak? Także to wie pan, to nie jest złośliwość do pana, tylko powiedzmy wszystko. Ja uważam, że ten wywód dzisiaj jest zbytnio długi. Ja tu się spodziewałem ze strony pana posła, że przedstawi jakiś bardzo taki ogólny, jakąś wizję własną, spojrzenia, jak to faktycznie ma w przyszłości funkcjonować. Natomiast bardzo bym chciał, żeby pan poseł sobie zgodnie z tym, co zacząłem na początku, zapisał, że jest taki ogród w ulicy Rataja, właściwie szczątki tego ogrodu, gdzie budowa się drogi toczy. Dobrze, że ona się toczy, bo my jako mieszkańcy nie jesteśmy tego przeciwni. Pozostała część, zgodnie z wszelkimi pismami, miała być już dawno przejęta. Działkowcy czekają na pieniądze. Budowa się z przyczyn urzędniczych, panie pośle, nie dzieje, bo gdzieś tam ktoś, a to już nie będziemy tutaj przerzucali się jakimiś tam, nie rozciągali faktami, które są rzeczywiście i tak się toczy. Także przy najbliższym spotkaniu z panem prezydentem Malinowskim bardzo bym prosił, żeby pan tą kwestię poruszył, że jest ten ogród, gdzie jest brudziący problem. Problem, który coraz bardziej narasta, z tego co mi wiadomo, to nawet się oparł o sprawę prokuratury. Dlaczego? Ponieważ no, i tutaj się zgadzam z panem, przeszkolenie i wiedza podstawowego działkowca, tego, który sobie uprawia, jest bardzo znikoma. Ja też ścierałem się z czymś takim, że my jesteśmy właścicielami, my tu nie pozwalamy. No to już nasze prawo własności jest takie, jakie jest i faktycznie dobrze by było, żeby te sprawy w końcu zostały uregulowane.
Ale ja bym tutaj nie chciał przez cały czas mówić, aczkolwiek chciałem zgłosić ten problem, że jest kwestia narastająca, budzącego niezadowolenia dużej rzeszy jeszcze ludzi. To jest 100 właścicieli, 101 właścicieli. Przemnożyć to przez ilość członków, no to jest około 500 ludzi. A ja uważam, że to tylko niepotrzebnie komplikuje to środowisko. I liczę tutaj, że pan poseł zapisał sobie, to jest ogród przy ulicy Rataja 4, tak? A nazwa tego ogrodu wypoczynek. Dziękuję bardzo. Widziałem, że nic się nie dzieje na ogrodach. Absolutnie, po prostu przytoczyłem tylko dane statystyczne odnośnie ilości ogrodów i jaka jest struktura. Ale tam pan powiedział, że prezydent zapewniał, że nic się nie dzieje. Dzieje się, bo toczy się budowa. Tak? Dzisiaj. A, w tym sensie, że, bo ja pana zrozumiałem, że nic się nie dzieje z punktu widzenia inwestycyjnego na tych ogrodach. Okej. Okay. Pan mówił o Ratajach w miejscu, gdzie jest budowa łącznika między autostradą, tak? Tak. Dobrze. Zapisałem sobie jak najbardziej z prezydentem. Mam kontakt, także zapytam, co dalej. Powiem, że państwo... Głównie chodzi o wykładne pieniędzy. Rozumiem. Zadośćuczynienie za tak zwane nasadzenia i... Okej, okay, w porządku. Tutaj pan, też się zgłaszam za chwilę. Krótkie pytania, bo tak będziemy, jak każdy będzie tak po pół godziny mówił, to wieczorem. Ogród działkowy Metalowiec. Chodzi mi o pytanie takie konkretne. Ludzi Działkowiczów nie interesuje władza, Działkowiczów interesuje co gdzie dalej i za ile, bo ludzie nie mają pieniędzy. Na moim ogrodzie przeważnie są tacy, mają 500-600 zł emerytury i te ludzie, oni się tym martwią, co będzie dalej, bo jeśli przejmie to gmina, a już takie pogłoski chodzą, że jak gmina to weźmie, to nie będzie 19 groszy, tylko będzie kto wie ile. I tu właśnie pan mnie kiwa głową, bo ja znam, bo już nieraz byłem poszukany i pan mnie do pisania nie zawraca. Bo ludzie nie wierzą. Nie wierzą w obietnice tych posłów i koło. Ja zostałem poszukany, panie popatrzyło o to Wolnopolskie, dostałem raz w dupę, drugi raz, trzeci raz, mam z tego wielkie gej. Dlatego nie wierzę. Nie wierzę nikomu. I tu chodzi mi o to pytanie teraz, za ile i jak to będzie wyglądało. Bo o to ludzi najbardziej chodzi o pieniądze, bo wam chodzi o kasę, nam też. Mamy malutką kasę, właśnie dużą kasę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Oczywiście to było pytanie, którego się oczywiście spodziewałem, bo ono musi paść. Co się stanie? W którym kierunku pójdą zmiany struktury organizacyjnej i prawnej i ile to będzie kosztowało zwykłego użytkownika działek? Czy prezydent coś... Proszę pana, ale z całym szacunkiem, że pan zadał pytanie, zaraz pan może zapytać. Proszę pana, więc tak, przede wszystkim to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa status powiedzmy danego gruntu do konkretnych określonych celów, tak? Także już powiedziałem o tym, że nie można tak sobie po prostu powiedzieć do widzenia i budować na danym miejscu jakichkolwiek innych inwestycji, czy to drogowych, czy to infrastrukturalnych, czy to marketów, czy też stacji benzynowej. To ściśle określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Poza tym pan mówi o podatkach. Nie wiem, jaka klasa gruntów jest na Metalowcu, ale państwo doskonale wiecie, że ogrody działkowe były budowane tam, gdzie nic innego pobudować nie można było. Gdzie były nieużytki rolne, szóste klasy, gdzie te grunty były zwolnione z podatków. Proszę państwa, no taka jest historia tych ogrodów. Ale proszę państwa, historycznie to były najgorszej klasy grunty, na których nikt nie chciał nic robić. Prawda? I jeżeli te grunty, tak, cały czas mają status nieużytków, bo tak naprawdę to funkcjonuje w ewidencji, bo to się nic nie zmieniło, to te obciążenia są żadne. Żadne, nie płaci się podatków. Mylę się? Tak, nie płaci się podatków. Otóż to. Więc proszę państwa, teraz tak. Ktoś mnie zapytał na temat, pan zapytał mnie, że spodziewał się pan mojej wizji ustawy. No, proszę pana, to jest kolegialna działalność, tutaj nie ma solistów. Ja sam nie będę antidotum na to, że ja przedstawię projekt ustawy o działkowcach. Nas jest, proszę pana, kilkuset w tym parlamencie i ideą nadrzędną jest interes państwa, a nie mój. Żebym ja państwu dzisiaj powiedział, w jaki sposób to powinno funkcjonować. Oczywiście mam swoje przemyślenie, jak najbardziej. Należy szanować wszystkich partnerów w tym systemie działkowym. Począwszy od właścicieli gruntów, czyli samorząd, skarb państwa, działkowców, stowarzyszeń. Każdy musi być w tej układance stroną i z każdym należy rozmawiać. Dlatego to dzisiejsze spotkanie temu ma służyć. Żebyśmy wypracowali model, tak?
czy umowa dzierżawy, jeżeli tak, to z kim? Czy z poszczególnymi działkowcami, czy też stowarzyszeniem, tak? Jeżeli już umowa dzierżawy, co dalej? Co się stanie z inwentarzem szeroko rozumianym, który aktualnie jest? Co się stanie z budynkami, z obiektami infrastrukturalnymi, które funkcjonują na działkach? To jest kolejna sprawa. No i pytanie, ile to będzie kosztowało? Ale proszę Państwa, szanowni koledzy działkowcy, jak uważacie, kto pozwoli sobie na to, żeby działkowcom zaproponować stawkę horrendalną? Bo z politycznego punktu widzenia, proszę się nad tym zastanowić. Tutaj nikt nie będzie próbował na siłę angażować się Bóg w jakich pieniędzy, bo żaden samorządowiec, nawet za te powiedzmy pieniądze, które mógłby uzyskać z tych działek, nie będzie ryzykował politycznie konfliktu z działkowcami. Przecież Państwo to doskonale wiecie. Oczywiście, a to nie są wielkie pieniądze. Także z całym szacunkiem jestem święcie o tym przekonany, że w interesie samorządów tak samo będzie, tylko samorządy chcą współuczestniczyć w tym procesie prawno-organizacyjnym. Ja daję Wam druk jako samorząd, to z całym szacunkiem chciałbym mieć wpływ na to, co tam się dzieje i tak naprawdę partycypować w funkcjonowaniu tego ogrodu. Taka jest idea i ja myślę, że w tym kierunku ustawodawca będzie szukał rozwiązań. I to nie jedyna partia, którą ja reprezentuję, o tym mówi. Wszyscy będą szukali konsensusu, żeby każdy miał udział w zarządzaniu tym ogrodem. Także to odnośnie jakiejś tam wizji, bo ja absolutnie dzisiaj nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Trybunał Konstytucyjny nie bez kozery powiedział 18 miesięcy, prawda? Proces legislacyjny można, proszę Państwa, zrobić w miesiąc, ale nie o to chodzi. No nikt nie chce nikogo krzywdzić. Ja mam pytanie. Bo... Jedno zdanie tylko powiem, ponieważ my nie jesteśmy związani koalicjami, to my mamy swoją wizję i chcielibyśmy, żeby ogrody wykształtowały u siebie podział wewnętrzny na ogrody rekreacyjne, rodzinne i letniskowe, ponieważ jest różny statut, różna zabudowa. Domagamy się również, żeby wielkość przyszłych działek, ewentualnie jak powstają nowe ogrody, żeby były budowane na planie tak zwanych osiedli, bo nie wiadomo, za 50, za 100 lat może tam być z tego osiedle w Poznaniu, mimo że ogrody są w centrum, około 30-40% jest altan nadmetrażowy. I takie są fakty. I od tego nie uciekniemy. Biedni ludzie zaczynają się bogacić. No przepraszam bardzo, ale no takie są z realia. Takie są realia. W związku z tym proponowałbym, żebyście Państwo się organizowali i również lobbowali. Bo tutaj jakieś propozycje dla Panów, dla poszczególnych partii politycznych, dla polityków powinniście Państwo od siebie wysuwać również. Tak? Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Teraz Panią poproszę. Panie Jarząbko, jaka jest Pana powierzchnia zawody w altanie? Przepraszam bardzo. Ja poproszę Panią, tak? Moja nazwa jest reprezentuje dział chemii. Ja mam do Pana Jarząbka dwa pytania. Pierwsze moje pytanie dotyczy, proszę mi powiedzieć, jak jest uregulowana sytuacja prawna Pana gruntów jako stowarzyszenia, które miał Pan przewodniczyć, to jest pierwsze moje pytanie. Natomiast drugie moje pytanie, proszę mi powiedzieć, dobrze sobie wynotowałam, w 2005 roku Pan powiedział, że był prezesem zarządu jednego z rodzinnego ogrodu działkowego, który Pan wykrył nadużycia finansowe, takie rzeczy i tam sprawa poszła dalej. Proszę mi powiedzieć, co robiła wtedy ogrodowa komisja rewizyjna i jak wpływała na ten budżetem działkowców? Dziękuję. Proszę bardzo, już Pani odpowiadam. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, to ogrodowa komisja rewizyjna została również rozwiązana przez okręgowy zarząd, ponieważ myśmy, nie ja wykryłem te nadużycia, tylko ja jako prezes powołałem komisję z 4 członków zarządu i 4 członków komisji rewizyjnej. Te nadużycia zostały wykryte i zostały zgłoszone na policję. Natomiast dwie osoby z tej komisji nie chciały podpisać protokołu i uciekły do zarządu komisarycznego. Ale wie Pan, że jest taka hierarchia, że skoro ogrodowa komisja sobie nie radzi, ma prawo uderzyć wyżej do okręgowej komisji. To już Pani powiem. Okręgowy zarząd w dniu, kiedy zgłosiliśmy to na policję, odwołał mnie jako prezesa. Później doprowadził do umniejszenia składu zarządu do 50%, nie przekraczającego zgodnie z regulaminem, tylko do 50% i łamiąc statut odwołał cały zarząd. I również odwołał ogrodową komisję rewizyjną. Także mieliśmy, odwołał ogrodową komisję rewizyjną z tego powodu, że pozostała część tej komisji poza przewodniczącym i wicem, zastępcą przewodniczącego, złożyła wotum nieufności do tych dwóch osób, które brały udział w tej komisji. I Polski Związek Działkowców
odwołał całą komisję rewizyjną ze względu na to, że nie miała prawa zwołać zebrania. Zgodnie ze statutem może tylko przewodniczący i jego zastępca. Czyli proceduralnie. Proszę Panią, ten proces trwa nadal. Natomiast ja posiadam, już Pani odpowiadam i tutaj wszystkim innym, ja posiadam zgodę Polskiego Związku Działkowców na budowę altany 35 metrów. O tym się okazało. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Proszę Pana, no ale ja mogę to Panu... Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Ale może przejdźmy do konkretów, a nie do zebrania działkowców. Już tylko odpowiem, żeby zainteresowaniem tutaj zaspokoić. Proszę Panią, 35 metrów. Mam taką zgodę podpisaną przez zarząd, który nie miał tak de facto żadnych praw wydawać jakichkolwiek decyzji administracyjnych. Okazało się, jako prezes zarządu zwróciłem się pisemnie w 2007 roku do prezesa Kondrackiego w Krajowej Radzie, który odpowiedział mi, również mam tą odpowiedź, że nie wie, czy ten ogród działkowy jest ogrodem miejskim czy podmiejskim, ponieważ jego status prawny jest nieuregulowany i nie ma żadnych dokumentów, na podstawie których został mu nadany numer. Czyli wszystko tam było bezprawiem. Polski Związek Działkowców nie miał prawa do tego gruntu. Mało tego, ja wykonałem dokumentację, ponieważ zostałem przez Polski Związek Działkowców podany również do nadzoru budowlanego. I okazało się, że w tym roku, kiedy ja budowałem, w tych latach, 2000-2001, był i obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To jest bardzo ważne. A ponieważ nie było określonego metrażu, a teren nie był uregulowany prawnie przez Polski Związek Działkowców, to każdy metraż, który ja wybudowałem, był zgodny z obowiązującym planem. I w tym momencie mój budynek nie nazywa się altaną, tylko budynkiem rekreacyjno-gospodarczym, ponieważ definicji altany w polskim prawodawstwie nie ma. To jest następny bubel, następne niedociągnięcie. Nie ma definicji altany. W związku z tym, już tylko kończę, w związku z tym budynek został naniesiony do zasobów miasta Swarzędza i również posiadam tam w tym budynku w tej chwili nawet zameldowanie, ponieważ Polski Związek Działkowców cały czas dąży do tego, żeby ten budynek rozebrać. W związku z tym, zgodnie z obowiązującym prawem, mam prawo do zameldowania. Polski Związek Działkowców podał mnie do prokuratury. Okazało się, że prokuratura umorzyła postępowanie z artykułu 90, ponieważ nie znalazła znamion przestępstwa. I to tyle, co mogę powiedzieć na temat moich prywatnych spraw, ale ja mi się wydaje, że innych działkowców interesują sprawy kluczowe, a nie moje jakieś prywatne naszłości. Dziękuję bardzo. Projekt na to i zgodę na budowę? Ale to pan zaczyna. Pan budynek mieszkalny wybudował. Czy miał pan zgodę na to? Proszę Państwa, będziemy odpytywali pana brata, że nie ma wybudowanych. Oczywiście, no jeżeli nie altana, to zgodę powinien pan mieć na budynek. Ale to nas nie dotyczy. Proszę Państwa, to będzie dotyczyło na naszych ogrodach, jeżeli jedna sprawa przejdzie. To my będziemy mieli działki pod mieszkalnictwo. Ale to nie tylko ogrody działkowe, tylko działki pod mieszkalnictwo. Znaczy, ja mam pytanie, że proszę pan... O czym rozmawiamy? O co pan walczy? Uważa pan, że ja się rozbuduję w Grudziądzu? Nie, pan u siebie się rozbuduje. Proszę Państwa, ja mam pytanie. Czy my będziemy tworzyli teraz zapisy jakiekolwiek do ustawy odnośnie tego, jak został pan Jarzomek wypytany ze swoich prywatnych spraw, czy po prostu będziemy rozmawiali ogólnie? Tak, ja chcę panu powiedzieć, panu posłowi, niech tylko pan proszę, słucha, proszę pana, z całym szacunkiem, drogi panie, z całym szacunkiem, ja prosiłem, żeby była przyjęta konwencja i przestrzegana, że zgłasza się i osoba, która się zgłosi, zadaje pytanie, dobrze? Pan Jarzomek okay. Jest ekspertem. Bardzo proszę. Ja bardzo krótko, bo tu widzę przedstawiciele stron, którzy się znają. Czy będzie obowiązywał regulamin i statut Polskiego Związku Działkowca? Czy wy w zrzeszeniu macie swój statut i regulamin? To jest ważne. A jeszcze tak, jak już jesteśmy w temacie, tu pan dobrze poruszył i pan poseł świetnie powiedział, że możemy mieć zaufanie do samorządu. Ja troszeczkę tak już jestem
pół na pół, dlatego że 3-4 lata temu za grunt pod garaż płaciłem za ten samorząd, co teraz reprezentujecie, za pana Roberta Malinowskiego płaciliśmy 700 zł na rok, a teraz płacę przecież o 300 zł. I 300%. Nie, ja mówię tu o zaufaniu samorządu. Króciutko. Dlatego, czy możemy mieć zaufanie, tak jak pan tutaj nam tutaj może powiedział, na tym wypadku, że to jest grunt i to jest grunt. Nie? I dlatego. Ja bym chciał się odnieść do tej jednej kwestii pierwszej, bo nie wnikam w politykę samorządu. Proszę Państwa, my jako stowarzyszenie napisaliśmy własny, można powiedzieć, rewolucyjny statut. Wojewoda w pierwszej swojej opinii napisał, że jest to tak statut napisany, który może zająć miejsce Polskiego Związku Działkowców. Okazało się, że prawie się mu udało, ponieważ Polski Związek Działkowców został wyrokiem sądu prawie że zdelegalizowany w odniesieniu do 18 miesięcy. Natomiast każde stowarzyszenie może napisać własny statut. Jeżeli Państwo z Polskiego Związku Działkowców utrzymacie swoją nazwę, bo macie nazwę niezastrzeżoną, chciałem zaznaczyć, utrzymacie swoją nazwę, to oczywiście obowiązuje Wasz statut i regulamin. My mamy napisany własny statut i udostępniliśmy go innym chętnym, zainteresowanym za darmo na stronie internetowej. On jest dostępny, wystarczy troszeczkę poszukać, nie chciałbym tu robić reklamy, ale jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to również czy przez Pana Posła, czy przeze mnie, czy na stronie internetowej znajdziecie nasz statut, który przeszedł wszelkie boje i ostał się w Sądzie Najwyższym. Liczy 18 stron i jest, nie chcę chwalić tego, co żeśmy dokonali, ale naprawdę tam wszystkie elementy są zawarte, łącznie z własnością działki i włącznie z użytkownikiem i dzierżawcą, bo nie każdy użytkownik działki może być członkiem PZD czy stowarzyszenia, a zgodnie z artykułem 7 prawa o stowarzyszeniach nie może ponosić ujemnych skutków. Nie musi pan być członkiem stowarzyszenia, jeżeli pan jest użytkownikiem działki. To, co było do tej pory w PZD, że prawo przynależności do PZD było nierozerwalnie związane z użytkowaniem. Tracąc prawo członkostwa, automatycznie działkowiec stracił prawo użytkowania. I to powinno być raz na zawsze zniesione. Dziękuję. Dziękuję. Tam się pan poszedł. Panie pośle, Miecz rozważył tę kwestię. Ja przepraszam pana prezesa, on może mnie uniosło, ale to są kwestie, które będą na pewno w ustawie nowej, gdzie te rodzinne ogrody dzisiaj zwane będą tu gruntami po prostu przez nas użytkowanymi. Jaka forma będzie tego? Zobaczymy. Mamy 18 miesięcy. I myślę tutaj, panie pośle, żeby brać wszystkie strony. Nie mogą po prostu emocje tutaj decydować o tym, co się znajdzie w tej ustawie. Bo na działkach to nie jest tylko działka. Jest to infrastruktura. Są tak zwane drogi i później, jeżeli do ustaw tych wyższych zaczniemy dzielić na własność właśnie tą prywatną. I panie prezesie, jak pan sobie wyobraża teraz, gdzie na rodzinnych ogrodach działkowych jest droga 3 metry, 3,5 i będzie tam właśnie taki domek jak pana i pan będzie musiał wytyczyć chodnik, kanalizację, dojazd, a każdy będzie chciał i nic z 300 metrów panu nie będzie chciał 2 metrów nawet oddać. Proszę pana, przede wszystkim pan chyba nie wierzy w wspólnotę ogrodową. O tym wszystkim decyduje wspólnota ogrodu. My sobie ustaliliśmy, że nawet mamy prawo wjeżdżać na działki, parkować samochód na swojej działce i raz dziennie z niej wyjechać. Czyli odchodzimy od tej poprzedniego systemu, że tylko w jedną środę można było wjeżdżać na działki. I jest w dzisiejszym bodajże głosie. W głosie jest artykuł, gdzie nie mogły dojechać karetki pogotowia, bo kluczy nie było dobrane. Także wszystko to, co pan chce, ustala własny zarząd ogrodu, wspólnota. Natomiast majątek, o czym pan wspomniał, wraca do wspólnoty. Rozumie pan? Czyli ten majątek ogrodowy, który teraz posiada moim zdaniem bezprawnie Polski Związek Działkowców, bo przejął go za darmo w myśl ustawy, a nie jest
organem powołanym przez ministra. Jest stowarzyszeniem zwykłym i proszę sobie to zapamiętać, bo być może za te 18 miesięcy Polski Związek Działkowców stanie przed dylematem. Albo ujawni i nadużyje prawa, albo nie ujawni i będzie po prostu małym stowarzyszeniem w Warszawie. Panie prezesie, jeszcze chcę zwrócić uwagę na te wjazdy. U mnie na ogrodzie dawno można wjeżdżać, to zarząd decydował, kto kiedy wjedzie, kto czym będzie kościł. Ale to kiedy wjedzie pan tylko to, to jest ta samorządność i po prostu według tego statutu, który obowiązywał. Nie ma z tym problemu. Problemem będzie, tak jak pan mówi, dojazdy są pewne rozporządzenia właśnie o dojazdach pożarowych, dla karetek, dla policji, dla innych służb ratowniczych, gdzie trzeba wtedy wytyczyć i nie może tam być nawet róża czy mała sasanka, bo ona, a droga jeszcze w rozumieniu prawa, jest to trakt utwardzony z poboczami, z odprowadzeniem wody. Ja jestem ciekawy, dzisiaj działka ma 300 metrów, proszę pana. Ta infrastruktura, wie pan co zrobił pan prezydent, pan powie, oni się kłócą, trzeba teren zabrać, bo po co? Szanowny panie, jak pan przeczyta sobie nasz statut, to my mamy w statucie, że może mąż i żona mieć po jednej działce. Bo uważamy, że działki po 300 metrów kwadratowych to jest relikt komuny. Jeżeli powstaną nowe ogrody, to chcielibyśmy, żeby one miały na przykład do 1000 metrów kwadratowych. Proszę pana, no, a czemu nie? Za co? Ale proszę pana, za co? Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, gmina przeznacza te tereny nieodpłatnie. A pan za swoją działkę zapłacił? Nie, proszę pana, nie płaci. Ale nie pracownikowi. Ale nie do urzędu. Panie prezesie, chciałem zwrócić, pan mówił o tym właśnie 1000 metrów. Nie, to ja panu mówię. Prawo budowlane mówi jasno. Najmniejsza działka, właśnie po to działki miały ograniczoną powierzchnię, aby nie były działkami budowlanymi. I miały do 600 metrów. Najmniejsza działka budowlana ma 600 metrów i wzwyż. I chyba to o to chodzi. Nam w ogrodach o to nie chodzi. My mieliśmy je tylko użytkować rekreacyjnie, nie zamieszkiwać. Ale my nie wtrącamy się w poszczególne ogrody działkowe. My chcemy... Chcemy zreformować ogrodnictwo, bo są ogrody takie jak pan mówi, czyli rodzinne, typowo rodzinne. I są ogrody letniskowe i są ogrody rekreacyjne. I te prawo powinno być dostosowane do tego, jak również metraże działek i powierzchnię altan, bo uważam, że 25 metrów w centrum miasta to wygląda jak slums. No, za przeproszeniem, bo wszystko, co jest, co powinno być w środku, jest na zewnątrz dookoła tej altany. I proszę sobie po prostu zobaczyć. Zależy kto jaki ma gust. Ale to... Proszę państwa, mówimy teraz o rozwiązaniach, które mają się znaleźć w nowej ustawie. I dlaczego mamy kierować się w przypadku tworzenia nowych ogrodów działkowych na podstawie gruntów przekazanych w użytkowanie, dzierżawę, jak kto woli, przez samorządy bądź Skarb Państwa i tutaj nie odnosimy się do istniejących, nikt nie będzie zwiększał z 400, 300 do 600, tylko nowych. Bo proszę Państwa, będziemy tworzyć nowe ogrody. Dlatego też ustawa będzie tworzyła pewne ramy, tak? Do działania struktury organizacyjnej, funkcjonalnej stowarzyszeniom, natomiast to państwo będziecie jako stowarzyszenie decydowali o tym, jak to mało państwa na ogrodach funkcjonować. Bo jeżeli mówimy, pan mówi, kręci pan głową, nie większą niż 400, ale pan chce na przykład 1000, prawda? Dlatego też, dlaczegoż to mamy się ograniczać, skoro to stowarzyszenie będzie decydowało o tym, co jest dla niego najlepsze. Jeżeli pan uzna, że pan chce 1000, to będzie pan chciał funkcjonować w innym stowarzyszeniu, które taki powiedzmy 1000 jest w stanie zagwarantować. Dlatego, proszę państwa, chodzi o to, żeby stworzyć tylko ramy, ogólne zasady co do prawidłowego funkcjonowania, tak? Natomiast reszta jest w państwa rękach. Tam pani z tyłu się zgłasza, poproszę. Podtędem. Ja chciałam się zapytać, chodzi mi o to, że jeżeli powstaną takie wspólnoty mieszkaniowe, czy tam stowarzyszenia, to wiadomo, że te osoby, które będą zarządzać tym, będą brać z tego korzyści. A w tej chwili, no, będą miały za to płacone. No taka jest prawda. A w tej chwili zarządy na małych ogrodach nie biorą z tego, robią za darmo. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie ma monopolu na PZD, daje państwu
władczość na tych terenach, to państwo się organizujecie, to państwo kolegialnie się wybieracie i to państwo decydujecie. Czy w ogóle, czy za stówę, czy za 50 zł. Proszę państwa, to nikt nikomu nie będzie narzucał. Czy pani by chciała, żebym ja teraz pani powiedział, że ma się pani zapisać, ale ja będę z tego brał korzyści? Absolutnie nie, pani tym nie będzie zainteresowana. Ale jeżeli my tutaj kolegialnie stwierdzimy, że ukonstytuowany zarząd będzie pobierał z państwa, powiedzmy, podatków jakąś na rzecz ogrodów pieniądze, to proszę bardzo, to jest państwa wola i decyzja. Proszę państwa, to również się odniosę do pani. W naszym statucie jest zapisane, że maksymalnie można być dwie kadencje, ponieważ stwierdziliśmy, że na pierwszej kadencji człowiek jeszcze nie umie kraść, a na drugiej już się boi, że kolejny go skontroluje. To jest bardzo głupie. Dopuszczamy w statucie, to jest bardzo głupie. Że to reklamuje swój statut, ale dopuszczamy w statucie, że jeżeli jest super prezes, to kwalifikowaną większością głosów przy 50% frekwencji może zostać ewentualnie trzecią kadencję. I to wszystko. Ale nie ma już możliwości, żeby 30 lat ktoś był prezesem. Zaczynam chwytać tutaj za słówkę i przepraszam, pana chwycę za słówkę. Proszę pana, jeżeli pan z góry... Pana prezesa. Proszę pana, no nie ma tak traktować z góry, że dwie kadencje, bo pierwszy rok, pierwszą kadencję nie ukradł, drugi raz na pewno nagradł. Wie pan, no takie podejście to sorry, wie pan, to chyba, to nie w takim towarzystwie, wie pan, i troszeczkę szacunku do ludzi wzajemnie, wie pan. To jest jedna rzecz. Druga, panie pośle, wdałbym się w dyskusję, ponieważ wspomniał pan, że zarządy miast nie będą brały opłat. Na dzień dzisiejszy, chwileczkę proszę pana. Na dzień dzisiejszy być może. Przecież pan dobrze wie, że w każdym momencie można plan tego spobrania zmienić, tak? Można zmienić i się okaże, bo pan mówi, że nie można brać, dlatego że to są grunty szóstej czy którejś kategorii. Okej, okay. Tylko że to nie są już czasy głębokiej komuny, tylko dzisiaj mamy już taką technikę, że buduje się drogi na bagnach i bez problemu zmienia się plan zagospodarowania i działkowcy budzą się, obojętnie czy będą proszę pana stowarzyszeni tutaj czy tam, że okazuje się, i tu już nie chcę wyrokować, że jest taka czy inna opłata. Dalej, nie wierzę proszę pana, że jakakolwiek wspólnota się zawiąże, bo panie prezesie, tutaj do pana, jeżeli pan tam ma ten statut, to pan zapomina powiedzieć jedną rzecz, że statut składa się na pewno z praw i obowiązków. To nie jest takie Eldorado, jak pan próbuje tu przedstawić. Że tak jest super high love, wie pan, wszystko jest, wszystko zgodnie i tak dalej. Ja byłem, proszę pana, prezesem, wystarczy przez rok czasu, mam już tego dosyć, wie pan. To nie jest tak, chyba że u pana tam w Poznaniu to jest tak, wie pan, krasnoludki takie super tam chodzą i to wszystko załatwiają. Wie pan, jak jest między ludźmi i tak dalej. Także panie pośle, nie za bardzo wierzę w to, że dzisiaj, bo ja słuchałem wypowiedzi znawców tematu. To w zależności od tego, jak będą bogate dane gminy czy samorządy miast. Pani na przykład prezydent Warszawy zapewnia, że nie będzie likwidowała, bo to jest bogate. Poznań być może też nie, Sopot też nie, ale Grudziądz wątpię. Podejrzewam, ja tutaj nie jestem za ani... Proszę pana, tylko chodzi o pieniądze, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze. Bo tu pięknie mówimy, to tak jest wszystko, stowarzyszenia, 1000 metrów działkowych. Czy pan sobie wyobraża, jaki będzie koszt utrzymania? Dalej, w końcu trzeba się opowiedzieć. Czy to działki letniskowe, no to podejrzewam, że nad jeziorem. Jeżeli działki o charakterze rekreacyjnym, no to też inna cena. To nie jest taka prosta sprawa, bo na razie to, co słyszę, to jest jeden chaos wielki. To też będzie większy bałagan. Znaczy nie, ja tutaj nie torpeduję, proszę pana. To jedynie nasze propozycje, natomiast... Generalnie trzeba lobować i my nie mamy tutaj panaceum na mądrość i na władzę, prawda? Natomiast w odniesieniu do kadencyjności, to nie chcemy stać wyżej niż prezydent. Prezydent Rzeczypospolitej ma tylko dwie kadencje. Ale dobry gospodarz może być cały czas, proszę pana. To nie ma znaczenia. W małych społecznościach może być. No już, proszę państwa, ja nie chcę się odnosić do statutu, którego absolutnie nie znam, ogrodów działkowych, którymi zarządza pan prezes. Ale proszę państwa, każde stowarzyszenie tworzy statut, który uważa za stosowny, najlepszy dla własnego stowarzyszenia. I proszę państwa, już powtórzę po raz kolejny, to państwo będziecie się stowarzyszać, państwo będziecie wybierać kolegialnie władzę, państwo będziecie rejestrować stowarzyszenie wraz ze statutem. I to statut, który państwo będziecie uznawali za najlepszy, będziecie przyjmować.
Jeszcze słowem odnośnie wiary bądź niewiary w samorząd. Ja to powiedziałem przed chwileczką, tak? Że to jest raz decyzja polityczna. Dwa, mimo wszystko, drogi panie, odniosę się do gruntu. Bo pan mówi, plan miejscowy można zmienić. Pan sobie zdaje sprawę, jakie to są koszty zmiany utworzenia miejscowego planu, ponieważ tylko, proszę pana, na 6 terenach ogrodów działkowych znajdują się plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie wprost teren jest zapisany jako ROT. Natomiast, proszę pana, w przypadku pozostałych około 50 takich planów nie ma. A proszę mi wierzyć, utworzenie miejscowego planu to jest niesamowity wydatek dla gminy, tak? I na tą chwilę, jeżeli jedyne ogrody działkowe, powiem w cudzysłowie, zostały poświęcone na inwestycje celu publicznego, czyli łącznik na ulicy Rataja drogowy, który był niezbędny, to w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta Grudziądza nie ma żadnych inwestycji celu publicznego, które mogłyby zostać pochłonięte właśnie jakiekolwiek ogrody działkowe w Grudziądzu. I na podstawie takiej wiedzy, czyli nie widzimisię organu wykonawczego, czyli prezydenta miasta, tylko dokumentów, strategicznych dokumentów stworzone na długie, długie lata na rozwój. Sprawa zrobić nowy ogród, bo właśnie plan zagospodarowania, sam pan powiedział, bardzo dużo kosztuje. Oczywiście, tak, że to, pan, proszę pana, ja nie mówię, że będziemy my, Grudziądzanie, w Grudziądzu tworzyć nowe ogrody, ponieważ to nie ja tak naprawdę o tym decyduję, tylko mówimy w skali w ogóle kraju funkcjonowania rodów. Ale tak? Chodzi o Grudziądz. Oczywiście. Teraz pani proszę. Pan powie, jaka będzie sytuacja ogrodu, kiedy kilka osób utworzy kilka stowarzyszeń. Nasz ogród jest bardzo duży. Nie wszyscy muszą się zgadzać. Jak powstaną 3 stowarzyszenia? Za 80%. Jak ten ogród będzie działał? Jaka możliwość będzie działalności tego ogrodu? Kilka stowarzyszeń na jeden. Tak, no chociaż dwa. To może ja powiem, proszę państwa, przez tą dyskusję, która się tutaj wytoczyła, to jest bardzo rozsądny głos i pytanie właśnie do tego, co dalej, tak? Bardzo rozsądne pytanie na zasadzie właśnie, cóż dalej robimy, jeżeli na jednym miejscu, w jednym miejscu, w ramach jednego ogrodu działkowego będzie miało się wiązać kilka stowarzyszeń i kto tak naprawdę zarządza tym organizmem? I to, proszę pani odpowie, bo ja nie wiem, to, że pan prezes... Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Droga pani, to jest pytanie, które sobie zapiszę. Konstruktywne pytanie. Proszę państwa, państwo odpowiedzą wprost, jak to u nas było, jak u nas się odbywa. Otóż dysponentem i właścicielem gruntu jest samorząd. I on ma przywrócone prawa dysponowania gruntem i udzielania, że tak powiem, błogosławieństwa dla tego czy tamtego stowarzyszenia. U nas była prosta sprawa. Ten, kto ma większość, przejmuje grunt. I my jako Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych, Oddział Wielkopolska, mamy podpisane z burmistrzem miasta i gminy Swarzec 2 harmonogramy na obydwie części ogrodu uregulowania stanu prawnego terenu. To jest pierwszy krok. Nie zamyka to drogi jeszcze, kto będzie zarządzał tym ogrodem. Natomiast Polski Związek Działkowców robi wszystko, żeby nie dopuścić do tego, natomiast nie robi nic, żeby ten ogród normalnie funkcjonował. Proszę państwa, wspólnota ogrodowa jest dla wszystkich, proszę pana. To nie jest tak, ponieważ każdy działkowiec, i tutaj chyba nie będzie takiego, kto powie, że tego przez to nie przeszedł, płaci tak zwaną opłatę inwestycyjną. To ja może się zapytam panów, co znaczy ta opłata inwestycyjna? To ja odpowiem. Proszę bardzo, no chciałbym właśnie zadać pytanie. Majątek stały, tak? Ogrodu dzielone przez ilość działkowców. Właśnie, no. Czyli tak. Ale de facto... Pan dalej dokończę jeszcze. Jeśli sprzeda działkę, to 5% to roku mu się odejmuje. Ale uchwała Krajowej Rady była, że zostaje to zniesione w momencie wpłaty. Była taka zmiana. Proszę państwa, każdy działkowiec staje się współwłaścicielem infrastruktury ogrodowej. I ma prawo dysponować. Nie wszyscy płacili. Kiedyś nie było. Kiedyś nie było. No dobrze, ale ja nie tworzyłem Polskiego Związku Działkowców i przepisy. Też nie. No dobrze. W związku z tym ja tu odpowiadam pani, w jaki sposób samorząd może decydować o tym, o wyborze jednego, czy drugiego, czy trzeciego. To, że jedno stowarzyszenie będzie zarządzało ogrodem, bo przypuszczam, że taka powinna być logika działania samorządu, to nie znaczy, że na tym ogrodzie nie ma działać
inne stowarzyszenie. Z tego względu, że zgodnie z artykułem 7 ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie może nikt mieć ujemnych następstw, czy należy do tego, czy innego stowarzyszenia. W związku z tym uchwalone opłaty powinny być równe i składka członkowska i inne opłaty powinny być równe. Nie może być tak, że konkurencyjne stowarzyszenie... Proszę panią. Proszę pani, ja panu coś powiem. To jest tak jak w domu rodzinnym. Proszę państwa, no i dobrze. Małżeństwo bym przyjął do mieszkania. Dobrze, dobrze, dobrze. Majątek, który został utworzony, na rodzinnych oglądach wyrokowych, w myśl Trybunału Konstytucyjnego nie będzie już własnością PZL, tylko trafi do państwa. Staniecie się tak jakby współuczestnikami tego majątku. No teraz pytanie o organ zarządzający. Jeżeli mamy taką sytuację, bo pani mówi, kto będzie tak naprawdę dzielił ten majątek, ale w jaki sposób dzieli? Chyba pytanie właściwie będzie użytkowywał, prawda? A nie dzieli. Nikt nie zamierza tego dzielić, rozbierać i czerpać z tego korzyści majątkowych, tylko wspólnie użytkować jako działkowcy. I, oczywiście, że tak. Korzyści nawet nie może być. Teraz tak, pytanie na temat opłat. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam takiego działania, żeby stowarzyszenia prześcigały się w zdobywaniu, powiedzmy, w zaniżaniu opłat, żeby tylko być wiodącym stowarzyszeniem, żeby mieć na uwadze większość, żeby móc tym zarządzać. Oczywiście są z całą pewnością, to co powiedział pan prezes w ustawie o stowarzyszeniach, pewne kryteria minimalne, że nie można konkurować, innymi czynnikami, jakimi cena, tak, żeby po prostu być atrakcyjniejszym. Państwa konkurencyjność powinna wykraczać poza aspekty finansowe, ale na przykład proponować działkowcom jakiekolwiek formy rozwoju, tak? Czy inwestowania i tak dalej, i tak dalej. Także to ustawa o stowarzyszeniach już mówi. Proszę pani. Ja mam jeszcze tylko takie pytanie, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku zmuszała nas do łączenia ogrodów, bo tam był taki zapis, że ogród musi liczyć co najmniej 50 działek. No i w naszym przypadku były dwa ogrody, które nie miały tej liczebności i powstał jeden duży o ilości tam 70 parę działek. Co teraz będzie? Czy teraz będzie można z powrotem wrócić do macierzystych tych ogrodów, czy nadal będziemy musieli tkwić w tak zwanej koalicji, która wymuszała właśnie ta ustawa z 2005 roku? Znaczy ja nie wiem, jakie... Czy ten artykuł akurat został zachowany wprost, który mówił o konieczności, został? Pan prezes mówi, że został. Tak? Nie został podważony przez Trybunał Konstytucyjny? Pan nie wie, co mówi ten tam siłowo krzyczący. No tak, ale chodzi o to, czy będzie można na przykład zakładając stowarzyszenie, czy będzie można wrócić do pierwotnej ustawy, gdzie były dwa ogrody. Proszę państwa, powiem państwu, artykuł 13, ustęp 1, punkt 2, o którym pani mówiła, rodzinny ogród działkowy powinien obejmować co najmniej 50 działek, został zachowany. Co nie znaczy, że ten przepis musi być w nowej ustawie. Bo my oddolnie chcemy stworzyć ustawę, żeby ona była jak najbardziej dogodna do poszczególnych ogrodów działkowych. Tak? Ale ze względów ekonomicznych korzystne jest na przykład wynajęcie jednego księgowego przez nawet kilka ogrodów działkowych, który będzie miał jedną pensję i będzie... Bo nie szarujmy się, taki ogród działkowy zajmuje dla księgowego dwa dni. A bierze pensję 500 zł, prawda? Proszę państwa, ale to wyjdzie oddolnie, tak jak państwo zechcecie się zorganizować. Jak się nie chcecie, to sobie zrobicie, będziecie mieli, nie wiem, nomenklaturowy ogród i to wszystko. Jeszcze tutaj odpowiem pani na pytanie, bo słusznie zadaje pani pytanie, czy tak będzie. No właśnie, to jest dobre pytanie. Bo jeżeli na spotkaniach, które będą odbywały się w ramach konsultacji, czy też powiedzmy przygotowania projektu ustawy, tych pytań, takich jak pani zadała, będzie mnóstwo, to ustawodawca odpowie sobie na pytanie, czy zasadnym jest utrzymanie zapisu właśnie z tej ustawy z 2005 roku, ustanawiając jakiś limit minimalny, czy też może zrobić dowolność, albo zmniejszyć ten poziom na przykład do 25 bądź do 30, albo wręcz zwiększyć. Także to jest zasadne pytanie, bo na tą chwilę ja nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, czy tak będzie, ponieważ to będzie wynikało z projektu ustawy. Ja jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, a co z majątkiem PZD? Przechodzi na przechodzi nie z majątkiem ogrodu, który mamy, i tak dalej, ale majątek PZL jest w Polsce. Jest, ja nie wiem, jaki majątek ma w Warszawie, ponieważ ja nie wiem, jaki budżet ma warszawski. O ogólnym majątku w całej Polsce.
Może sekundę, ja może z pamięci powiem, bo mam tutaj również zapisany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i innych organów. My domagamy się, żeby majątek, wszedł kurator przede wszystkim do Polskiego Związku Działkowców, wyliczył ten majątek i jego przyległości, ponieważ firma pana Kondrackiego, która produkuje czasopismo Działkowiec, to jest firma rodzinna przyporządkowana Polskiemu Związkowi Działkowców, już nie mówiąc, że w Trybunale prawnicy PZD przyznali się do jakichś tam mieszkań. To wszędzie tak jest. Tak, natomiast domagamy się, my jako działkowcy domagamy się, żeby ten majątek został wyceniony i w proporcjonalny sposób wrócił do ogrodów, ale z jednym warunkiem. W zależności od tego, kto ile wpłacał, czyli proporcja zostałaby zachowana, bo każdy płacił, prawda, składki członkowskie, ale niektóre ogrody były na tyle, że tak powiem, no nie chcę tutaj, żeby mnie tu pan nie złapał za słówko, prawda, ale operatywne, które dostawały bardzo duże pieniądze, dotacje bezzwrotne, utrzymywały ochronę 24-godzinną, a niektóre biedowały i płaciły również. W związku z tym chcemy uwzględnić te wszystkie wpłaty i wypłaty i podzielić proporcjonalnie majątek, żeby wrócił do ogrodów działkowych. Dlatego tak ważne jest, żeby ogrody nabywały własne osobowości prawne. Bo nawet jeżeli kilka ogrodów nabędzie swój jedną osobowość prawną, no to w tym momencie i tak to spływa proporcjonalnie do działkowców. Dziękuję. Dobrze. Prosimy. Proszę Państwa, jest godzina 19.30. Ja poproszę ostatnie trzy pytania. Dobrze? Ostatnie trzy pytania. To ja może krótko jako członek tej przestępczej organizacji, PZD, bo tak Pan to próbuje świadczyć. Ja się też urodziłem na działkach. Można powiedzieć, rok działki istniały i nie było problemu. Ileś lat prezesuję i do tego stołka nie jestem przywiązany, bo to jest zawsze problem. Ale kilka, dwa, trzy pytania, które chciałbym zadać. Dla mnie podstawowym problemem, jeśli chodzi o miasto Grudziądz, to jest tylko 6 ogrodów działkowych zapisanych w planie zagospodarowania miasta. Pozostała reszta jest rzeczą do końca niewiadomą. Z czego będziemy korzystać? Wiele projektów od lat 80., szczególnie 90. się pojawiało ze strony PiS-u i tak dalej, gdzie chciano nas pozbawić własności, nasadzeń, zabrać altany na plecy i sobie gdzieś wędrować. Nie chciałbym. W latach 90. i 2000 taki był projekt, w którym działkowiec nie miał powszechne wywłaszczenie i po prostu miał odchodzić, nieważne było co on tam włożył, tak wiem, ale będziemy na pewno wracali do tej samej rzeczy. Więc obawiam się o jedną rzecz, że miasto mając olbrzymie długi, jakiekolwiek by nie było, będzie dążyło do tego, że znajdzie się człowiek, który da pieniądze i plan zagospodarowania będzie zupełnie inaczej mówił niż ogrody działkowe. Kolejna rzecz, tutaj pytanie. Pan dla mnie nie jest ekspertem, każdy dla nas jest ekspertem i jak to powinno być. Ja rozumiem, że 18 miesięcy funkcjonuje cały czas ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, z tym jednym artykułem 10, który jest dla mnie sprawą oczywistą. W związku z powyższym nie rozumiem tych tendencji, które idą ze strony tych ogrodów działkowych, które się odczepiły, że mamy już myśleć i tworzyć wspólnotę. Sam Pan nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy po 18 miesiącach, jeśli Parlament zdąży. Jeśli zdąży, my będziemy działać, żeby zdążył, ale nikt nie wie, czy nie będziemy tworzyć zupełnie czegoś innego. Czy nie pojawi się zapis mówiący o tym, że nie każdy teren zostanie przeznaczony, tak jak było w akcie notarialnym, pod rodzinne ogrody działkowe, a będzie terenem ogrodu tymczasowego i wówczas zupełnie inaczej to będzie wyglądało. No bo są łakome tereny, które leżą obok domków jednorodzinnych i przecież to łatwiej sprzedać niż dać działkowcom mieć problemy za te wszelkie grosze z podatku rolnego, który jest. Więc jest szereg problemów i uważam, że największą rzeczą to tak jakbyśmy już zrobili pogrzeb. Jest to, że ileś lat ludzie, którzy są na tym działkach, ja może mniej, poświęcili życia temu Polskiemu Związkowi Działkowców, a propaganda idzie w tym kierunku, żeby powiedzieć, że to jest organizacja przestępcza. Zaczyna się wyciągać jakieś tam różne rzeczy. Gdybyśmy nie weszli w naszym kraju,
to wiele rzeczy możemy znaleźć. Nie wszystko do końca jest tak, jak powinno być. Ale nie róbmy ich pogrzebu. Dajmy swobodę pracy i konsultacji i pracy nad nową ustawą, a nie mówmy, że my mamy tworzyć już, myśleć o tym, że mamy tworzyć wspólnotę. No bez przesady. Co to daje wspólnota 70 działek? Co to za siła? Ale proszę Państwa, ja jeszcze raz wrócę do tego, cóż orzekł sędzia przewodniczący składu Trybunału Konstytucyjnego, że nie można utrzymywać stanu monopolu, jednowładztwa na ogrodach działkowych. Jedyną formą dopuszczalną przez Konstytucję jest właśnie stowarzyszenie w formie tak jakby łączenia się osób, formy dopuszczone przez prawo, które będą konkurencyjne, będą konkurowały, a nie będzie tylko obowiązek przystępowania i funkcjonowania w jednym zapisanym odgórnie, powiedzmy, podmiocie, tak? To miał na myśli ustawodawca. Poza tym, proszę Państwa, Trybunał wprost, i tutaj zacytuję, Trybunał zaznaczył, że ochroną prawną objęci w pierwszym rzędzie będą sami działkowcy, którzy w dobrej wierze niekiedy od wielu lat, a nawet pokoleń, użytkują przyznane im działki. I to jest cytat, który padł podczas orzekania sentencji w roku. Proszę pana. Stukowski Wiesław, ogród imienia Mikołaja Kopernika. Mam takie pytanie. Nasz ogród i część ogrodu Kolejarz oraz ogród Oaza znajdują się na terenach prywatnych pana Kulerskiego. Obecnie został wnuk jedynie i on zawłada właśnie tą ziemią, jest księgą wieczysta na to. I co będzie z nami, jeżeli on artykuł 24 zostanie usunięty? Bo jest zakwestionowany, nie? W tej chwili. Jaka sytuacja będzie nasza? Proszę pana, teraz się dowiedziałem pierwszy raz, że na obszarze, znaczy tak, zgodnie teraz z ustawą obowiązującą, tak naprawdę PZP może powiedzieć, to nie nasz problem, to jest problem gminy, tak? Ponieważ to gmina przekazała PZD na użytkowanie, tak, dany obszar, na którym po prostu wybudowano, stworzono działki. No, proszę Państwa, na tą chwilę, jeżeli jest roszczenie w stosunku do gruntu, to tak naprawdę gmina odpowiada za to, co się dzieje na tym gruncie. Pytanie, jak powinno być, prawda, to jest pytanie fundamentalne. Gmina musi partycypować w zarządzaniu tymi ogrodami jako podmiot, a nie jest tylko, powiedzmy, ukierunkowana do tego, żeby wyznaczyć, przekazać użytkowanie i już w tym momencie żadne, powiedzmy, władztwo nad tym terenem nie powinna objąć. Tu mi pan pokazuje. Proszę Państwa, no tutaj Pan Prezes, to jest najnowsza, tak, interpretacja prawa? To jest naniesiony przez Polski Związek Działkowców artykuły, które zostały uchylone. I to, co Pan powiedział, rzeczywiście zostało uchylone. Natomiast artykuł 19, punkt 1 mówi, podmiot, w interesie którego nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest do, pierwsze, zapewnienia nieruchomości zamiennej, uregulowanej sytuacji prawnej i tak dalej. Drugie, założenia nowego ogrodu i otworzenia urządzeń i budynków odpowiadających. Odpowiadam Panu na to pytanie, że jeżeli, bo ustalmy, że są pewne święte prawa własności, czy jeżeli tutaj właściciel rości sobie jakieś pretensje, to w tej chwili nie. Być może, ale jesteśmy nagrywani w telewizji, być może pójdzie to w Polskę i to też inni będą mieli tą odpowiedź. Proszę Pana, samorząd tu w tym przypadku musi zadecydować, co jest dla niego bardziej korzystne. Czy oddać grunt dla właściciela i dać teren zastępczy uzbrojony, prawda? Za odszkodowaniem, prawda? Czy po prostu pozostawić, a właścicielowi danego terenu wypłacić odszkodowanie? Bo to są dwie różne rzeczy. Ja może tutaj mogę? Proszę bardzo. W tej sprawie tylko mogę. Proszę Państwa, ostatnie pytanie. Proszę Państwa, Panie Pośle i Panie Burmistrzu, proszę o nich prowadzić tych siedzących. Proszę Państwa, artykuł 24, którego zgodnie z tym roszczenia, to organizował, ten artykuł uchylony. Samorząd nie ma obowiązku w tej chwili, po prostu nie jest stroną roszczeń dla właściciela gruntu. Proszę tak to, a pan tam coś czyta i pani wie co czyta. Proszę pana, to jest napisane w ustawie. Skutki roszczeń ponosi właściciel terenu, czyli samorząd. 24 uchylony artykuł i samorząd już nie odpowiada. Teraz druga sprawa. Szanowni Państwo, mówicie o wspólności mieszkaniowej.
No proszę Państwa, no trzeba wiedzieć, co się mówi. Wspólnotę mieszkaniową w tym ogrodzie tworzą właściciele. Zgodnie z ustawą o własności lokali, tak samo jak wspólnota mieszkaniowa jest tworzona z właścicieli lokali, podobnie tu wspólnota. Dlaczego uchylone są artykuły jako niekonstytucyjne, a chcecie wprowadzać kolejne jakieś buble? Kto ma je uchylać? Wspólnota, powtarzam, wspólnota może powstać, ale tylko z właścicieli białej gruntu, a nie innych, proszę Państwa. I dlaczego takie rzeczy tu się po prostu wprowadza i się w błąd wprowadza się do... Drogi panie, proszę używać właściwych słów, bo pan mówi, wylikwidujecie. No z całym szacunkiem nie jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ to jest bardzo zacowne grono ekspertów polskiego prawa i nie wiem, czy pan również chciałby, powiedzmy, polemizować z tak zwanymi autorytetami w Polsce, jeżeli chodzi o ustanawiania i sprawdzania legislacji prawa. Co do tego, proszę pana, bo pan mówi, że absolutnie nie jest tak napisane. Osoby, które zgłaszają jako właściciele roszczenia co do tych terenów, tak? Mogą dostać tylko odszkodowanie lub teren zamienny, a skutki tych roszczeń obciążają właściciela terenu. Kto jest właścicielem? Gmina. No to przecież o tym mówiliście. Uchylony, panie pośle. No uchylony, ale i właśnie jako niekonstytucyjny. Jako niekonstytucyjny. No tak jest. Dobrze, proszę państwa. Umówiliśmy się, były ostatnie trzy pytania. Pan również pytanie zadał. Panie szanowny, proszę państwa, konwencję oczywiście zechcecie. Robił cykliczne spotkania, ale już nie powiedzmy tutaj, w takim większym gronie, tylko dla zainteresowanych osób u siebie w biurze będę zdawał sprawozdania z tego, jaki jest dalszy ciąg prac. Jeżeli, proszę państwa, znajdą takie konieczności, że będziecie państwo uważać, że w toku pracy będzie potrzeba spotkania się z przedstawieniem jakiejś konkretnej propozycji, która nie padła, a powinna się znaleźć w projekcie ustawy, to ja serdecznie zapraszam, jestem do państwa dyspozycji. A na ogrody może pan przyjść? A na które, proszę pani? No jak mnie pani zaprosi, to chętnie przyjdę. A na grilla tym bardziej. No, bardzo apeluję, bo to, żeby było szerokie gremium, żeby tak. PiS sobie samo ustawiał, a pan poseł, żeby się do wszystkich opcji politycznych odniósł i współpracował, żeby ta ustawa była opracowana z ludźmi kompetentnymi i ze wszystkimi, a nie jak PiS zrobił sam, chciał uważać do widzenia. Dlatego, proszę państwa, 18 miesięcy, a nie tak zwane przygotowanie z jakichś tam względów ustawy na kolanie, tylko konsultacje, to co tutaj jakiś głos na sali padł, sprawdzenie, czy nie ma kolizji z innymi aktami prawnymi, w tym ustawacją, o których pan mówi, tak? Że gdzieś nastąpi kolizja z istniejącym prawem budowlanym, z prawem zagospodarowania przestrzennego, z kodeksem cywilnym. Dlatego ta ustawa ma być naprawdę dobrze przygotowana, nie na kolanie, z jak najszerszymi konsultacjami. Proszę pana, idealnym by było, żeby powstał projekt ponadklubowy jako jeden projekt. To byłaby sprawa idealna, tak? Tylko państwo doskonale sobie wiecie, każdy z nas będzie pracował nad najbardziej właściwym projektem ustawy, tak? Jak się nie dogadają w ciągu 18 miesięcy? Nie dogadają. Proszę pana, jak się nie dogadają, to ma pan to Trybunał Konstytucyjny orzek. W tym momencie grunty z powrotem wracają do właścicieli, tak? Ale to, proszę pana, orzek Trybunał Konstytucyjny. Tylko proszę pana, to jak można się nie dogadać? Milion działkowców, ale proszę pana, z całym szacunkiem gwarantuję panu, że nasz klub parlamentarny szybciej niż 18 miesięcy przedstawi do marszałka Sejmu właściwy projekt ustawy.